radość w serce moje wlał. Jezus, z moich grzechów obmył mnie swą krwią, najświętszą krwią. Łukasz, 17 rozdział. Słuchajcie, jest nas na tyle dużo, tak na oko około 100 ludzi, więc jak będziemy przeszkadzać sobie wzajemnie, to naprawdę to nikomu nie pomoże. Naprawdę. Ktoś, kto usiadł sobie tutaj z tej strony, a nie musi tu siedzieć, proszę przejdźcie tutaj, bo ciągle przychodzą nowi ludzie i wtedy muszą przejść przez całość. Więc zapraszam. Kto nie musi tu siedzieć, proszę na tę stronę. Tu jest dwa rzędy wolne. Jak to w Polsce, nikt nie reaguje. Ale wiecie, to dobrze, bo wielu nie zareagowało na szczepionki, maseczki i dzięki temu mamy to, co mamy. A jednak, proszę. Z tym, że to wiem, że to ludzie wierzący, oni to rozumieją. Słuchajcie, naprawdę nie trzeba pilnować drzwi, nikt nie ukradnie tych drzwi. Spokojnie proszę wejść tutaj. Jak tam stoicie, chodźcie do środka. Chyba, że będziecie pilnować jedzenie, żeby nikt nie zjadł więcej niż wy. Dobrze, słuchajcie, zapada milczenie, cisza. Można tylko tupać nogami i protestować, jak będę mówił coś niezgodnego ze Słowem Bożym. A tak to szanujemy siebie wzajemnie i cisza. Czytamy Ewangelię Łukasza, rozdział 17. I 17 rozdział od wersu już 26. Od wersu 26. Będziemy czytali do końca, później jeszcze 18 rozdział, aż do 14 wersetu. O, to jest ta cisza. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wystracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Jezus zapowiada, że przyjdzie taki czas, kiedy ludzie będą zajmowali się swoimi sprawami. Czyli tym, co to robią codziennie. Jedzą, piją, śpią, bawią się, pracują, wychowują dzieci, zakładają rodziny i nie zauważą, podkreślam, nie zauważam, że jednak coś się zmieniło. Że jednak nie jest tak, jak było zawsze. Pytanie, jak to jest możliwe, że ludzie nie zauważą? To jest możliwe, ponieważ wy wszyscy, którzy tutaj jesteście, my wszyscy, łącznie z nami, kiedyś nie byliśmy ludźmi, którzy widzą i słyszą. Boża łaska dotknęła naszych oczu, dotknęła naszych uszu, naszego serca i poznaliśmy, że jest Bóg na niebie i na ziemi. I poznaliśmy, że z tym Bogiem mamy pewien problem. Zrozumieliśmy, że jesteśmy w śmierci. Wszystko dzięki Bożej łasce. Otworzyły się nam oczy, otworzyły się uszy. Pewnie słyszeliście to, ja też słyszałem to wiele razy. Jak ja tego nie widziałem? Jak tego nie słyszałem? Wielu z nas było kiedyś katolikami. Przecież słuchaliśmy na mszach, jak czytamy Słowo Boże. Bo się czyta Słowo Boże. Czy zmieniliśmy swoje życie przez to? Nie. Więc musimy zrozumieć, że spotyka nas łaska, ponieważ zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, zrozumieliśmy.
i zostaliśmy zbawieni, o ile oczywiście uwierzyliśmy, bo uwierzyliśmy naprawdę. O tym jeszcze będziemy mówili. Ale świat jest ślepy i głuchy, świat nie widzi, nie słyszy. Świat żyje jak żyje. Ludzie się dzisiaj boją albo COVID, albo wojny, ale nie boją się grzeszyć, nie boją się Boga, bo Go nie znają, bo nie wierzą nawet w Jego istnienie, chociaż formalnie do jakiejś tam religii należą. Ale jeżeli ktoś jest czytelnikiem Biblii, to zna postać Noego. Noe przez 120 lat budował arkę, czyli przez 120 lat było głoszone Słowo Boże, ponieważ go ciągle pytano, co ty robisz, po co to robisz? A on tłumaczył, opowiadał. Czy ktoś mu uwierzył? Nie, nikt mu nie uwierzył. Dopiero kiedy przyszedł potop, to ludzie wtedy zaczęli umierać z przerażenia. Nie jeden umarł na zawał serca. Nie jeden zdążył się powiesić. Ale nie było ratunku. A jak było za czasów Lota? Sam Lot przecież mieszkał w miejscu, które było przeżarte złem, niemoralne. Jego rodzina tam mieszkała. I ten człowiek nie widział w tym nic szczególnego. Myślał, a cóż, no taki jest świat, tak ludzie żyją. Ale przyszedł moment, kiedy Bóg powiedział dosyć. I na siłę wręcz wyprowadzono z Sodomy jego samego, jego żona, jego córki. Jego żona tęskniła za tym starym życiem i razem z tą Sodomą zginęła. Czy czasy, w których żyjemy, czymś różnią się od tamtych czasów? Słuchajcie, możemy się przekonywać, że to jeszcze nie jest ten czas, że to nie ta chwila. Oczywiście my nie wyznaczamy żadnej daty powrotu Pana Jezusa, ale wszystko wskazuje na to, że ludzkość doszła gdzieś do kresu. No bo cóż więcej można złego zrobić jeszcze? Przecież zło się wylewa na ulicę dzisiaj. No, po ulicach ludzie bezwstydnie uprawiają zło. To co jeszcze może być? Nie wiem, może mam kiepską wyobraźnię, ale mam wrażenie, że gdzieś dochodzimy do kresu możliwości popełniania złych rzeczy. Jezus powiada tak. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Czyli wszyscy ci ludzie, którzy będą za wszelką cenę starali się zachować ten status quo, ten rodzaj swojego życia, jaki mają, jaki posiadają, w jakim funkcjonują, ci ludzie są skazani, bo są ślepi, oni nie widzą, że to życie, którym żyją, wcale nie jest tym życiem, które naprawdę im samym daje szczęście i pokój, bo nie daje im. Zapytajcie przeciętnego człowieka, czy jest szczęśliwy. Świadomiecie, że nie. A to zapytajcie go, czy chce zmienić swoje życie. Tak. A jak to zrobić? A nawróć się do Jezusa. A to nie już takie proste. No cóż. Jeśli jednak ktoś zrezygnuje z tego życia, może i wygodnego czasami, a czasami wcale niekoniecznie wygodnego, i przylgnie do Jezusa, to może nie będzie to zbyt popularne w oczach wielu ludzi. Ale Jezus mówi, że taki człowiek uratuje swoje życie. Że przed nim jest przyszłość. I dalej czytamy, powiadam wam, przychodzi taki czas, mówi Jezus, tej nocy. To nie jest przypadek, że Jezus mówi, że tej nocy. Bo to zacznie się ciemność, duchowa ciemność. Tej nocy dwaj będą w jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Słuchajcie uważnie tych słów, bo bardzo źle ludzie je rozumieją. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Wygląda tak, jakby Jezus chciał powiedzieć, że przyjdzie czas, kiedy Jezus będzie niektórych zabierał, a innych będzie zostawiał. Ale czy na pewno tu jest to powiedziane? Słuchajcie, co jest w ostatnim wersecie. A odpowiadając, mówią do Niego, gdzie Panie, czyli gdzie ci ludzie się dadzą, gdzie my Ty ich weźmiesz, co się stanie z tymi ludźmi? A On odpowiada, gdzie jest padlina, tam
zlatują się sępy. Gdzie jest padlina? Tam, gdzie była śmierć. Wszystkie zwierzęta, które żywią się padliną, nie przyjdą do żywego stworzenia. Nie tkną żywego stworzenia, ale czekają, aż umrze. Zjadają padlinę. Jezus powiada, gdzie będzie padlina, tam się zlecą sępy. Wiecie, co Jezus powiedział? Zabrany zostanie ten, zabrany zostanie ta, zabrany zostanie jeszcze jeden. Ale ci moi zostaną pozostawieni, bo oni są moi. A ci wszyscy zostaną zabrani. Nie będzie dla nich miejsca. W tej nowej rzeczywistości, która nastąpi, nie będzie dla nich miejsca. Gdzie jest Twoje miejsce? Gdzie jest Twoja przyszłość? Z czym wiążesz swoją przyszłość? Czytamy dalej. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. To tak jak było dzisiejszym sędzią, jak było napisane. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, i ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. Jezus przedstawia pewne podobieństwo. O co chodziło w tym podobieństwie? Pierwszy werset, którego nie przeczytaliście, jest zachętą do stałej modlitwy, ciągłej modlitwy, ciągłego trwania w Chrystusie. I niestety wielu ludzi to są krótkodystansowcy, mówimy o wierzących. On się tak pomodli 1, 2, 3 dni, a nic się nie dzieje, to mu się już nie modli. Ale Jezus mówi: posłuchajcie, wy twierdzicie, że Bóg wam nie pomaga, że Bóg was nie wysłuchuje. Zobaczcie pewien obraz. Mówi o sędzi, który jest niesprawiedliwy. On się niczym nie przejmował. Miał w nosie Boga, w nosie ludzi. Ale jedna rzecz była taka, która była dla niego niekomfortowa. Myśli sobie: no ta kobieta ciągle do mnie przychodzi. Jak ja jej nie pomogę, to ona w końcu mnie spoliczkuje publicznie i to będzie niestety dla mnie przykre. Nikt mnie nie będzie szanował. I tylko dlatego, że ta kobieta do niego przychodziła i cały czas mu się przypominała, pomógł jej. I teraz jest pytanie: skoro się modlimy, skoro wołamy do Boga, to czy Bóg nie reaguje na modlitwę? Czy Bóg jest obojętny to, co robimy? Ktoś, kto tak myśli, nie zna Boga. Ktoś, kto tak myśli, nie zna Boga. A jednak Bóg się troszczy o swoich. Bóg dba o swoich. Bóg miłuje swoich. I dalej mówi Jezus: czyż Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, znajdziecie w wierze? Co to znaczy być człowiekiem wierzącym? Tylko nie chodzi o formułki, bo formułki wszyscy znamy. Jezus powiedział, że ten będzie zbawiony, ten będzie uratowany, kto uwierzy Jego Słowu. I pytanie, które musimy sobie dzisiaj zadać, szczególnie te osoby, które do chrztu przystąpiły: czy wierzysz Słowom Jezusa? Niektórzy powołują się na ten cytat: bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mówią: proszę, Bóg tak miłuje człowieka, wszystkich zbawia. Nieprawda. On tylko zbawia tych, którzy Mu wierzą. I nikogo więcej. Nikogo więcej. Pytanie, czy Ty wierzysz? Czy wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Ponieważ to jest podstawa Twojego zbawienia. Wiara w Jezusa Chrystusa.
To jest bardzo ważne, abyśmy dzisiaj znali odpowiedź na to proste pytanie. Dlaczego? Dlatego, że dalej Jezus mówi, powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni w innym, a innych lekceważyli. To podobieństwo im powiedział. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Modlili się. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mego dorobku. Na co się powoływał faryzeusz? Na religię, którą uprawiał. On ośmielił się powiedzieć Bogu, Panie, gdybyś zapomniał, to ja daję dziesięcinę ze wszystkiego. Pamiętaj, dwa razy dziennie, dwa razy w tygodniu, przepraszam. Wszystko jest tak, jak trzeba. No i tak w ogóle to, żebyś nie pomylił nas. Ja jestem ten dobry, a to jest ten zły. To jest ten celnik, biedak. Ja nie jestem taki jak on. W co wierzył ten człowiek? Czy on wierzył Bogu? Nie. On wierzył w swoją religię. Czy wierzysz Jezusowi, czy wierzysz w religię? Nawet jeśli to jest religia chrześcijańska, czy protestancka. W co wierzysz? Pamiętacie, o czym przed chwilą czytaliśmy? Jezus pyta, czy gdy przyjdę, to zastanę kogoś wierzącego? Pytanie to po co mam przychodzić, skoro nie spodziewa się tu wierzących? Jezus wie, co mówi. Jezus ostrzega. Wielu ludzi dzisiaj, tak zwanych wierzących, myśli sobie, przecież ja jestem wierzący. Oni wierzą, że wierzą. Ale czy wierzą Jezusowi? Czy wierzysz, że Bóg jest w stanie zachować się w każdej sytuacji? Kto w to wierzy? Ręka do góry. Czy to jest prawda? Najpierw uważa swojego serca. Absolutna prawda. Czy w takim razie muszę chodzić w strachu? Czy muszę chodzić w lęku? Czy muszę się bać? Co się dzieje wtedy, kiedy świat się boi? Co ze mną ma być wtedy? Ktoś wie, co Biblia mówi na ten temat? Tak, wtedy się prostuję i mówię, patrzcie, jak się zachowuje Boże mąż, Boża kobieta. Ale przecież trzeba się bać, wojna, wirus, czy co tam jeszcze. Dla mnie wirus i wojna oznacza, że Pan po mnie przychodzi. A wy się bójcie, skoro nie wierzycie, to się bójcie. Na waszym miejscu też bym się bał. I to bardzo. Nie możesz wierzyć w żadną religię. Nie możesz uprawiać żadnej religii. Nie możesz wierzyć, że twoja teologia cię zbawi. Bo wiara cię zbawi. Jeżeli naprawdę uwierzyłeś, to wiesz co? To naprawdę uwierzyłeś. A to oznacza, że wierzę mojemu Panu we wszystkim. I nie muszę Cię niczego lękać, bo On do mnie mówi przez 365 dni w roku, nie bój się. A ja rano wstaję i mówię, Panie, ja wiem, że Ty mi powiedziałeś, że mam się nie bać, ale to ja się boję. Zrób coś z nim. Nie wiem, co Bóg mógłby zrobić, ale gdybym ja był Bogiem, to spuścił Ci jakieś żelazko na głowę, żebyś się opamiętał. Przecież jest napisane, tu, nie bój się. Wiecie, dlaczego jest problem z wieloma ludźmi, tak zwanymi wierzącymi? Bo oni nie wierzą w to, co tu jest napisane. Oni wierzą, że wierzą, ale nie wierzą, że to, co tu jest napisane, jest prawdą. A to jest prawda. Jeśli więc przystępujecie do chrztu, to musicie wiedzieć, że naprawdę wierzycie. Że wy naprawdę wybieracie się do końca swojego życia na tej ziemi i na całą wieczność. W podróż tylko z jedną osobą. Z Jezusem Chrystusem. Nie ma innej możliwości. Jeżeli chcecie być ochrzczeni, chcecie być w Kościele, ale jak niektórzy mówią, Biblia, Biblia, ma życie życiem, to nie przystępujcie do chrztu. Bo jak się dowiem, że mnie oszukaliście? To was drugi raz ochrzczę, ale już nie ciągnie was. I to będzie sprawiedliwe.
musicie być uczciwi wobec Boga i wobec siebie. To nie są żarty, to nie jest liturgia, to nie jest zwyczaj, który ma Kościół. To jest nakaz pański. Idźcie, głoście, nauczajcie, czcijcie. Można dodać spokojnie do tego, zakładajcie nowe społeczności, ponieważ jak mamy nauczać, jeżeli ludzi nie zgromadzimy? To się systematycznie dzieje. A co taki celnik miał do powiedzenia? Stanął z daleka i nawet nie śmiał oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I dalej czytamy, że Jezus właśnie o tym człowieku powiedział, że jest usprawiedliwiony. Czy celnik był wierzący? No, widzicie, sami zastanawiacie się. Ale jego postawa mówi wszystko. On przyszedł do miejsca, do świątyni, bo tak było w Starym Przymierzu. Co prawda ta świątynia Heroda nie była świątynią, w której Bóg widzialnie zamieszkał. To jest prawda. Ale Jezus szanował to miejsce i uznawał to miejsce za dom modlitwy. Więc on wiedział, gdzie przyszedł. I kiedy stanął przed Bogiem, to nie śmiał podnieść oczu. Bo on wiedział, przed kim stoi. Skąd wiedział? Bo wierzył. Wierzył kulawo. Wierzył w słabościach. Ale wierzył. Właśnie na tym polega wiara, że nie jesteś od razu bohaterem, ale jesteś człowiekiem oddanym całkowicie swojemu Bogu. Nie musisz Bogu niczego tłumaczyć o swoim życiu. Nie musisz się tłumaczyć mu z niczego. On wszystko wie. To ty musisz wiedzieć, za kim chcesz pójść. Wszyscy znamy Abrahama. Znamy taką postać, prawda? Wiecie, że był poddany próbie. Jego jedyny syn miał zostać zabity i to przez niego. W ofierze Bogu. Czy Bóg wiedział, co on zrobił? No wiedział, że Bóg wszystko wiedział. Ale pytanie, czy Abraham wiedział? Nie wiemy. Ale wiemy, że nie mógł być pewien tego, co zrobił. W jego sercu trwała duchowa walka. I co zwyciężyło? Posłuszeństwo swojemu Bogu. Dla niego nie było ważne, co jego syn powie w ostatniej chwili, co powie jego rodzina. Dla niego ważne było, co Bóg powie o nim. I przekonał się, że rzeczywiście jest posłuszny Bogu. To wiele zmieniło jego życie. Wiele wspaniałych rzeczy dokonał ten człowiek w swoim życiu. Jest napisane o nim, że był człowiekiem wiary. Nie jest ważne, czy ty jesteś bogaty, czy biedny, mądry, czy głupi. Wykształcony, czy nie. Jest ważne, czy jesteś człowiekiem wiary. Ponieważ kiedy wrócicie stąd do swoich domów, do swoich miejsc, tam najważniejsza będzie wasza wiara. Niczego innego nie macie na usprawiedliwienie i niczego innego nie macie jako oręża, jak wiary, że to słowo jest wam dane i możecie go używać jako oręż do ataku i do obrony. Macie iść i macie głosić Słowo Boże. Jeżeli są tu ludzie, którzy chodzą z Panem, a nie mają swojego kościoła, to między innymi po to organizujemy, to jest pierwsze takie spotkanie w tym roku, między innymi po to organizujemy takie spotkania, żebyśmy mogli porozmawiać, abyście mogli taką społeczność założyć w swoim miejscu, tam gdzie jesteście. Widziałem tutaj ludzi z naszej placówki z Wrocławia. Zaczynali około 1,5 roku temu. Tak? Było to małżeństwo tylko. I to małżeństwo mówiło, my się nie nadajemy. Oni tak zresztą po dzisiaj mówią. A jest ich już kilkadziesiąt. Powstała placówka nie tylko we Wrocławiu, ale w Oławie. Powstała placówka niedawno w Wałbrzychu. W Kamiennej Górze, w Udowie Zdrojem, wszyscy jakby się zaczęli mnożyć.
Jest tutaj brat, który prowadził od lat kościół domowy w Wodzisławiu. Przez lata był wierny temu, który go zbawił. Dzisiaj też ludzie gromadzą się, czy w jego domu, czy w miejscu, w którym się gromadzą. Jest tutaj brat, który prowadzi placówkę w Wilkowicach Podbielskich. Współpracuję bardzo blisko, bo jest z racji odległości związany z naszym zbawieniem. A w Brzeżu? Proszę. Jest pan w Brzeżu? Właśnie zaraz powiem. Okay. Kochani, wy możecie dołożyć tę cegiełkę, ważną cegiełkę, aby ten kraj był zbawiony. Nam nie chodzi o politykę, my nie będziemy uprawiać polityki. Możecie sobie głosować na kogo chcecie. To jest wasza sprawa. My polityki nie uprawiamy. My się zajmujemy ludźmi, ratowaniem ludzi. Moim marzeniem jest kościół na każdej ulicy. Jeżeli w waszym mieście są dwie ulice, to mają być dwa zbory. A jak jest 1000 ulic, to nie mają być dwa zbory. 1000 zborów. Słuchajcie, takiego zboru, który liczy 30-40 ludzi, nie zamknie. Bo jak go zamknie? Wyobraźcie sobie kościół w bloku. No i co, blok zamknął? Co zrobił? Musimy przestać myśleć na zasadzie, że się nic nie da zrobić. Nieprawda! Pewnie niektórzy z was wiedzą, że nas przezywają foliarze, dresiarze, takie tam różne dziwne epitety. Tak, my jesteśmy dresiarze, foliarze, bo my nie wiemy, że coś się nie da. Ja nie wiem, że coś się nie da. Ja wierzę, że z Chrystusem wszystko się da. Wszystko. Kiedy poznaję pastora Kurelasa, ile to było? 3 lata temu? 40 lat temu? No to ile tam było? 20 osób? A dzisiaj mam zbór prawie 100 osób. Da się? Da się, prawda? Oczywiście to nie jest jego zasługa, tylko to jest zasługa Ducha Świętego. Ale Duch Święty chce dawać. Ludzie, czy wy chcecie brać jego dary? Chcecie brać? Kto chce brać? A co ci, którzy nie podniesieli? Wy nie chcecie? Kto to cię tu przyjął? Tu są tylko ludzie, którzy chcą brać od Boga. Oczywiście dając siebie ponad wszystko, żeby było jasne. Wyjeżdżając z tego miejsca, musicie być świadomi, że nie jesteście sami. Może w swojej miejscowości jesteście sami, ale nie jesteście skazani na to, żeby być sami. To może być pierwszy dzień, kiedy zobaczycie, że nie musicie być sami. Wiem, że tutaj też są ludzie do chrztu nawet, z Dąbrowy Górniczej, z naszej placówki. Jesieni zaczęliśmy. Tam się zbiera do 10 ludzi. A zaczął chłopak z żoną, która była już po urodzeniu dziecka, więc zajmował się dzieciątkiem, on się też nie nadaje. Bóg bardzo lubi takich, którzy się nie nadają. Wiem, że jest tutaj, też widziałem, ale nie widzę, ordynator nasz ze Skały pod Krakowem. Też się nie nadaje. A już mają kontakty z różnymi miejscowościami. Powoli ta praca się rozkłada. Wybaczcie, ja kogoś nie wymienię, bo po prostu nie widzę dobrze. O, tam jest Skała. Nie widzę dobrze na odległość. To raz, a dwa, że no, pewnych moich współpracowników nie widziałem na oczy jeszcze, więc nie wiem, kim jesteście. Wiem, że tu są bracia z Słowa, a siostra też. Z naszej placówki czy nie? Tak, z naszej placówki. Cieszę się bardzo. Wiem, że przyjechała siostra z Berlina, żeby przyjąć chrzest. Ręka do góry, pokaż. O, właśnie, to jest ta siostra. Przyjechała siostra. Gdzie ty jesteś? Czy jeszcze ktoś jest z zagranicy? Lubina, Anglia, proszę bardzo. Lubina? Ja. Niemcy. Niemcy biją na głowę. Proszę? Gdzie ty?
Jakby ktoś nie znał, to jest Tomek Kosiewski. Zapraszam na drogę uczniostwa. Wczoraj mieliśmy rozmowę z cyklu Rozmowy Prawdziwe. No trochę żeśmy sobie porozmawiali. Ciężar, który cię...
i nie ma też końca. Miłość wszystko przykrywa, wszystkiemu wierzy i wszystko przetrzyma. Thank you.
bo mąż jest głową żony. Jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężu swoim we wszystkim. Wierzę. Wiesz, dlaczego wiesz? Bo ci to przeczytałem. Już nie możesz powiedzieć, że nie. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie. Jesteś gotowy wydać samego siebie, czy swoją żonę? Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Czyli mówiąc wprost, od Ciebie zależy, czy Twoja żona będzie święta. A kto zepsuje, to nie do siebie protekcji. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje własne ciało. Kto miłuje żonę swoją samego siebie, miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I właśnie na to się zdecydowaliście. A skoro tak, cóż pozostaje na innego? Jak żebyście publicznie wyznali, przyznali, zgodzili się z tym. W związku z czym pytam się, nie chcę Kochany przyjaciel, czy bierzesz sobie pewne zarzuty? Tak, biorę. Można powiedzieć, że chyba wiedzą. Tak, biorę. Czy będziesz on kochał, będziesz on troszczył, będziesz on dbał, będziesz za nim wydawał swoje życie? Czy będziesz przy nim do końca twoich i jej dni? Tak, jestem tego pewien. Czy będziesz przy nim chorobą? W słabości? Tak. Nawet jak nie będzie mogła wykonywać swoich małżeńskich obowiązków. W takim razie weź jej obrączkę. No, idę tak szybko. Tak, biorę sobie Ciebie prawo za żonę. Biorę sobie Ciebie prawo za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. Oddanie. Oddanie. I że będę z Tobą aż po ostatni dzień. I że będę z Tobą aż po ostatni dzień. Przyjmij tą obrączkę. Przyjmij tą obrączkę. Na znak mojej miłości i wierności. Na znak mojej miłości i wierności. Panka za panem. Przemku, chcę być twoją żoną. Chcę cię miłować. Chcę być ci wierna i oddana. Chcę być ci posłuszna. Chcę z tobą być aż po ostatni dzień naszego życia. Nie tak szybko. Szanowny, ślubuję Ci. Wierność. I biorę sobie Cię za mężem. Możesz pocałować. Właściwe zmiany w życiu człowieka następują wtedy, kiedy się życie zmienia. A nie wtedy, kiedy człowiek mówi, że jest zmieniający. Oni się nauczyli. Oni przyjęli chrzest. Uporządkowali swoje sprawy osobiste. Zrobili to przegrane wszystkim. Wszyscy jesteśmy w porządku. W życiu to przypomnieć.
coś zamieszane, to lepiej ja to powiem. Zeprzeć się sobie. Korzystając też z okazji, że Kościół się zebrał, nie chcę, o co chciałbym jeszcze poprosić razem. Jestem na sobie. Chciałbym w imieniu swoim i Ewy poprosić o prowadzenie w Duchu Świętym w Kościele, w zborze w Bielsku-Białej. Chcemy przystąpić do zboru świadomie i odpowiedzialnie. I aby zawsze Jezus Chrystus był na moich i Jego ustach. Dziękuję. Wszelka chwała w takich sytuacjach, wreszcie Panu Jezusowi Chrystusowi. Nikomu więcej, pamiętajcie o tym. Ja wiem, że tu niektórzy przyjechali, bo chcieli się spotkać z Andrzejem. Andrzej Kwaśniewski. I z Andrzejem Kwaśniewski. I z Bartłomiejem Kurylowskim. Ale nawet się do tego nie przyznawać. Bo jesteśmy tutaj z powodu Chrystusa. Alleluja! Nie dosłyszałam, ale raz. Mamy teraz czas modlitwy, uwielbienia, ale też mamy teraz czas, żeby się podzielić króciutkimi świadectwami. A przepraszam, jeszcze jedna para z szanowni. Gdzie jesteście? Oni coś chcieli też powiedzieć, tylko poprosić. Chodźcie. Już macie mikrofon. Nie myślicie, też się będą źle. Nie. To znaczy, że tego co nie wiem, kiedyś poprosiłam, ale mąż żonie się oświadczył, a nie dał wód. Więc mamy kiedyś. Jakby coś, ale żona się oświadczyła, to jest publiczne. Chyba to fajnie. Poprosił mężonek. A więc moje drodzy, drodzy siostry. Patrzcie, jak znaczy. Z okazji, że się przyjęliśmy chrzest, to również chcemy was prosić o przyjęcie do naszego kościoła. Słuchaj, nie wykwistaj, to już dobrze. Ktoś chce się podzielić krótkim świadectwem? Proszę. Tylko mówię, mam 3 minuty, bo na pewno będzie więcej. Drodzy bracia i siostry, nazywam się Jerzy Rogowski, jestem z Piechu z Lublina. Biorę nam 30 lat pracy, dobiegam 70. Ale w swoim życiu przeszedłem między 60 a 70 rokiem życia 6 operacji. 6 operacji, a po jednej byłem na górze. Przez cały miesiąc. I wątpiłem, że kiedykolwiek stanę na nogi. I po tym, jak wyszedłem ze szpitala, po rehabilitacji, po wszystkim, ponieważ w naszym zborze usługuję jako muzyk, mając zręciały lewe palce lewej dłoni, po operacji, która trwała 12 godzin w Rzeszowie, wymieniono mi całą tą aortę. Tymi operacjami udzielono by kilka osób. I napisałem pieśń dla Jezusa. Ufam Ci, Jezu. Pozwólcie, że teraz odtworzę. To jest króciutka. Nie przepraszam bardzo. To nie ta pieśń. Przepraszam. Muzyka jest moja, marna, bo marna, słowa też mówię, ale serca to ma.
Ufam Ci, Jezu, arcykapłanie nasz, przy Ewangelii codziennie pełnię straż. Ufam Ci, Jezu, niezmienne słowo Twe, jestem Twym dzieckiem, zbawienie czeka mnie, zbawienie czeka mnie. Kochani, ja tylko na koniec dodam, że za te ostatnie słowa zbawienie czeka mnie zostały mocno przytoczone przez niektórych ludzi. Ale wyjaśniłem, że prawdziwość zbawienia, pewność zbawienia, ostateczność zbawienia będzie wtedy, kiedy będziemy mieli przemienione ciało. I o tym oni zapomnieli, ja to w tej pieśni umieściłem. Dlatego duch, dusza będą zbawione, ale będą czekać, tak jak pamiętamy, to jest objawienie. Natomiast przemienione ciało zostanie w chwili zmartwychwstania. Amen. Chwała Bogu. Ktoś jeszcze ze świadectwem? No proszę, ja tutaj. 3 minuty. No proszę. No. Kto następny? A może ktoś, kto się ochrzcił, chciał coś powiedzieć? Co? Witajcie, kościele. I tylko 2 minutki. Byłam w pracy w Niemczech. Pracowałam z panią, która ważyła ponad 80 kilo. Musiałam ją przenosić z wózka na łóżko i do toaletkę. I w drugim dniu zaczął mnie boleć kręgosłup. Ale oddawałam ten ból zawsze Bogu. I co rano, prawie co rano, oddawałam Bogu, prosiłam o siłę. I po niecałym miesiącu, jak poszłam do lekarza, okazało się, że ja z tą babcią pracowałam ze złamanym kręgosłupem. Gdzie chciałam oddać Bogu chwałę, że przepracowałam i zobaczcie, czuję się dobrze. To było, złamałam 24 listopada zeszłego roku, nie? No, chwała Bogu i tylko Bogu chwała. Co, jakiś uszczony chciałby wstąpić? Chciałby, ale się wstydzi. Tak patrzę na ciebie. Ta dziewczyna dzisiaj mi tak zaskoczyła, przyjmując chrzest. No, powiem, że byłem wzruszony. Dobrze, w takim razie poproszę tu zespół. Mamy czas uwielbienia. I za pół godziny pastor Kurela będzie brał słowo. Zobaczmy, co dalej. Będziemy się też modlić o tych, którzy przyjęli chrzest, o tych, którzy potrzebują modlitwy. Nigdzie się nie spieszymy. Powstać. Niestety, ale sprzęt tutaj nie zadziałał. Nie możemy wyświetlać tekstów. Bardzo ubolewamy nad tym. Staraliśmy się wybrać takie pieśni, które myślę, że wielu z Was zna. Będę Cię wysławiał całym sercem.
Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy stać przed Tobą, Panie. Dziękuję Ci, że Ty ciągle powołujesz ludzi do życia, Panie, że prowadzisz ich w swoim duchu, do posłuszeństwa, Panie, do życia tych wszystkich, którzy się ochrzcili dzisiaj, Panie, aby szczerze w tym duchu, jeżeli jeszcze nie ma w życiu, Panie, żebyś napełnił ich mocą, Panie, do służby dla Ciebie, dał im mądrość, co mają robić, Panie, i dał im pragnienie i wykonanie Twojej woli, Panie, aby mogli otrzymać nagrodę i pochwałę Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobry, że jesteś ze swoimi dziećmi, Panie. Thank you.
pragnienia swoje co chwilę i też o tacy, którzy mają pragnienie bliskości Boga. I bardzo bym prosił w czasie tej pieśni, żeby te osoby wychodziły tutaj do przodu, żeby się ustawiły tutaj rządkiem. Natomiast tutaj na boku poprosimy wszystkich starszych naszego zboru i wszystkich koordynatorów naszych placówek. Jest ich tutaj trochę, przyjaźń do służby w końcu, więc zapraszam tutaj pierwszą osobę, która się będzie mówił, będzie pastor Bartek. Cierpi fizycznie, więc będziemy się zadowolili i go uzdrowili. Śpiewam ostatnią pieśń w tej części. Nie wiem, muszę się więcej bać. Thank you.
Ucieka i jest coraz dalszy w naszym życiu i często doświadczamy takiej tragedii później i zastanawiamy się, jak to mogło być. Dobrze zaczęliśmy, wszystko szło dobrze, a tu się coś rozsypało, dlatego że problemem bardzo wielu uczniów Pana Jezusa nie jest niezrozumienie Ojca. Bardzo dobrze rozumiem Ojca. Nie jest niezrozumienie Syna Bożego, bo bardzo dobrze rozumiemy Syna Bożego. Ale problemem bardzo wielu uczniów Jezusa Chrystusa jest niezrozumienie Ducha Świętego. Jest nieznajomość z Duchem Świętym. Jest niezadbanie o relacje z Duchem Świętym. Bardzo mało się naucza na temat Ducha Świętego, bardzo mało mówi się o Duchu Świętym, ponieważ bardzo wielu ludzi zepsuło nauczanie i pojęcie związane z Duchem Świętym. Bardzo wielu pseudochrześcijan zniesmaczyło nam Ducha Świętego. Bardzo wiele herezji powstało wokół osoby Ducha Świętego, wokół daru Ducha Świętego, wokół charyzmatów Ducha Świętego, wokół obecności Ducha Świętego, wokół chrztu w Duchu Świętym i wokół tego wszystkiego, co wiąże się z Duchem Świętym, powstało bardzo dużo herezji, ale wy nie możecie pozwolić, by heretycy nadali tempo i jakość waszemu życiu. By oni spowodowali, że będziecie się bać Ducha Świętego. Że będziecie się bać chodzić w Jego darowaniach, że będziecie bać się prosić o Jego dary, że będziecie bać się z Nim przebywać, że dojdziecie do takiego miejsca, w którym najlepiej by było nie wspominać o Duchu Świętym, bo On jest taki trochę wymykający się spod kontroli. Dlatego, że o ile jeszcze się da jakoś wytłumaczyć i poukładać i poszeregować nauczanie o Ojcu, o ile się da wytłumaczyć, poszeregować i ładnie poukładać nauczanie o Jezusie Chrystusie i naprawdę jesteśmy już specjalistami w tej dziedzinie, o tyle bardzo trudno jest poszeregować, poukładać i wyjaśnić osobę Ducha Świętego, a przecież to jest ta osoba, która tutaj dzisiaj ze mną i z Tobą jest w zamian za Jezusa Chrystusa. Przecież to jest ten prawowity następca Jezusa Chrystusa do Jego ponownego przyjścia. Amen? To wiemy. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, kiedy wszystko się zaczyna, kiedy zaczyna się epoka Kościoła, albo jeszcze wcześniej, może tak. Musimy wiedzieć, że ostatnie polecenie króla, który gdzieś się udał i powiedział, że wróci, czyli Jezusa Chrystusa, musi być niezwykle istotnym poleceniem. Amen? Ostatnie polecenie to jest niezwykle istotne polecenie. To jest taki testament, taka ostatnia wola. To jest coś, co ty i ja to powinno rezonować w moim i w twoim sercu i to powinno mnie i ciebie definiować. To, co powiedział Pan jako ostatnie polecenie. Amen?
A jakie jest ostatnie polecenie Jezusa Chrystusa do ciebie i do mnie? Jeszcze raz? No. I tak najczęściej mówią chrześcijanie, natomiast nie jest to prawda. Ostatnim poleceniem Pana Jezusa nie jest idźcie na cały świat i chrzcijcie. Ostatnim poleceniem nie jest czyńcie uczniami. Ostatnim poleceniem jest nie róbcie nic, dopóki nie otrzymacie Ducha Świętego. To jest Jego ostatnie polecenie. Nic nie róbcie, dopóki nie otrzymacie Ducha Świętego. Ostatnim poleceniem Pana Jezusa do swoich uczniów było: oczekujcie na obietnicę mojego Ojca i nic nie róbcie. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. I oni są posłuszni i faktycznie nic nie robią. Czekają. Zbierają się na wspólnej modlitwie i czekają na wypełnienie się obietnicy, na zesłanie Ducha Świętego. I to jest jego ostatnie polecenie i to jest pierwsze polecenie do was po chrzcie. Nic nie róbcie bez Ducha Świętego. Czekajcie na obietnicę Ojca. Czekajcie na pełny werset, nie na pół wersetu. Upamiętajcie się, to już za wami. Dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, to za wami, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I to być może przed wami. I nic nie róbcie, dopóki nie otrzymacie Ducha Świętego. To się zamęczycie, zajedziecie, sfrustrujecie i po prostu odpadniecie. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Początek Kościoła. Początek mojej i twojej ery. Początek, który jeszcze się nie skończył. W tym czasie żyjemy. Nie żyjemy w Starym Przymierzu, to jest dla nas oczywiste, ale nie żyjemy w czasie Ewangelii, to jest dla nas mniej oczywiste. Żyjemy w czasie dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie jeszcze trwają. Wiem, że niektórzy są już w okolicach 14 i 15 rozdziału Księgi Objawienia, nic na to poradzić nie mogę. Żyjemy w czasach dziejów apostolskich. To jest ten czas. To jest nasz czas. To jest czas Kościoła. To jest czas pogan. To jest czas Ducha Świętego. I zaczęło się wszystko od Świętego Ducha. Oni się zebrali w górnej izbie, jak czytamy, na wspólnej modlitwie, a gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. To dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że no ale po co się zgromadzać w określonym czasie, w określonym miejscu, w określonym dzień, przecież Bóg jest wszędzie. Amen. Bóg jest wszędzie, ale Jego uczniowie zgromadzili się o jednym czasie, w jednym miejscu, ku jednemu celowi. Ty i ja powinniśmy również to praktykować. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum, był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak im to Duch podpowiadał. To się stało po chrzcie czy przed? Po. Natychmiast po? Niekoniecznie. Oni się zebrali, oni oczekiwali i oni otrzymali. Zostali napełnieni Duchem Świętym. Wymknęło się to spod kontroli. Nie wiem, jak każdy tu z nas, ale ja wierzę w dosłowność Biblii. Tu jest napisane, że to było tak, że było słychać jakby szum. I tu jeszcze można mieć jakieś wątpliwości, ale w dalszym części już nie. Oni zobaczyli jakby języki ognia. Tam się coś wymknęło spod kontroli. Nie za bardzo da się to teologicznie ubrać, co tam się stało. Coś, co wcześniej się nie stało. Coś, co z całą pewnością wszystkich tam zebranych zaskoczyło. Nie wiem, jak ty, ale ja teraz usłyszał jakby szum z nieba i zobaczył jakby język ognia nad Basią, to trochę zaskoczony bym był. Często widziałem Basię i zazwyczaj ona, przyzwoicie często, i zazwyczaj ona nie ma nad sobą języka ognia, więc byłbym trochę zaskoczony. Wymknęło się to spod mojego wyobrażenia. To jest napisane, że nad wszystkimi nimi. Mało tego, tam jest napisane, że oni zaczęli mówić innymi językami. I oczywiście można to wytłumaczyć, że mówili innymi zrozumiałymi językami. Można tak to tłumaczyć, tylko Biblia tak nie mówi. Bo Biblia w tym miejscu nie mówi o dialektach, tylko mówi o glosolaliach. To było coś, co znowu wymknęło się spod kontroli. Coś na tyle dziwnego, że gdy oni wyszli na ulicę i część z nich
praktykowała to, to pozostali myśleli, że ci, którzy to robią, są pijani. Widziałem już w swoim życiu, jak ktoś na ulicy mówi w języku angielskim. Widziałem, jak ktoś mówi w języku francuskim. Widziałem, jak ktoś mówi w języku niemieckim i raczej nie myślałem, że jest pijany. Więc to musiało być coś, co wymknęło się spod kontroli, skoro ci pozostali, patrząc na to, mówili, oni są pijani, a przecież jest dopiero 11. No w Polsce by się tego średnio udało tutaj. Nic dziwnego, że 11 to się pijanych, ale tam musiało to być dosyć dziwne. Wszystko zaczęło się od Ducha Świętego i wszystko w twoim życiu zacznie się od napełnienia Duchem Świętym. Dopiero wtedy jest tak, jak powinno być. Dopiero wtedy jesteśmy bezpieczni, gdy jesteśmy napełnieni Jego obecnością, gdy Duch Święty we mnie i w tobie mieszka. Do tego miejsca powinieneś czekać, cierpliwie czekać na obietnicę Ojca i prosić o wypełnienie się tej obietnicy. Kiedy to się dzieje, kiedy zaczyna się Kościół, zaczyna się szerzenie Ewangelii, zaczyna się przedostatnie polecenie Pana Jezusa, a więc poszli faktycznie na cały świat, ale już z tym Duchem Świętym, napełnieni tym Duchem Świętym i czynili uczniami, i chrzcili, i zakładali kościoły, zakładali wspólnoty. I pierwsza wspólnota, żeby było wesoło w Europie, u kogo w domu? U Lidii. Pierwsza wspólnota w Europie, u kobiety w domu, taki trik. Dla niektórych straszny hatnik. Kiedy oni jakby to wszystko robią, spotykają różnych uczniów i tak, otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Bardzo ciekawy fragment, bardzo uderzający we wszystkie pomysły w stylu, no ja już mam Ducha Świętego, dlatego się ochrzciłem w wodzie. Ja już nie muszę oczekiwać tej obietnicy, bo Duch Święty mieszka we mnie, skoro wierzy. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział i czytamy w nim tak. Właśnie gdy Apolos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakiś pogan. Nie uczył. Tak czytamy? No nie. Tam spotkał jakiś uczniów. Biblia mówi, że ludzie, których on teraz spotkał, to są uczniowie. Czyli uczniowie? Jana, który wskazywał na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Czyli spotkał świadomych tego wszystkiego uczniów. I zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Nie tylko go nie otrzymali. Oni nawet nie słyszeli o Duchu Świętym. Oczywiście, że nie słyszeli uczniami Jana. Jan mówił, po mnie przyjdzie większy. Wskazywał na Jezusa Chrystusa. Tylko chyba trochę głusi byli, bo on tak nie kończył. On jeszcze mówił, on was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Tak powiedział? No tak powiedział. I Paweł im wykłada, i tu jest bardzo fajny zwrot, Paweł im wykłada o Duchu Świętym, nakłada na nich ręce, oni otrzymują tego Ducha Świętego. Czytamy w 6 wersecie, kiedy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili też językami i prorokowali. I 7 werset, jeden z moich ulubionych, a było wszystkich tych mężczyzn około 12. To jest w ogóle piękne sformułowanie. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Około 12. Gdzie ja rozumiem, że można powiedzieć około 1000. No bo nie wiem, czy jest tych osób 995, czy 997. Można powiedzieć, że dzisiaj się ochrzciło w wodzie około 75 osób. Bo mogło być 74, mogło być 76. Ale ciężko powiedzieć około 12, bo 12 to tak natychmiast da się policzyć. Czy to jest 12, albo 11, albo 10. A Biblia mówi, że było ich około 12, bo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma Duch Święty, który tych ludzi wszystkich napełnił. Znaczenie ma w tej historii Duch Święty. Znaczenie w tej historii ma to, że Paweł rozpoznał ludzi, którzy właściwie zaczęli i wiedział, że musi zadbać o najważniejszą rzecz, żeby się nie pogubili. Powiedzieć im o Duchu Świętym.
i powiedzieć im o modlitwie, o napełnieniu Duchem Świętym i zadbać o to, żeby ci ludzie byli napełnieni Duchem Świętym. To jest zadanie duszpasterzy, zadbać, żeby ludzie w Kościele byli napełnieni Duchem Świętym. Dlatego, że współczesnemu Kościołowi właśnie Ducha Świętego brakuje. Jest strasznie rozgadany. Wszystko wie najlepiej. Tylko brak nim Ducha Świętego. I kiedy trochę zatrzęsło, kiedy trochę zatelepotało, okazało się, że jeden jest rozgadany. Okazało się, że jest pozamykany, pozastraszany i nie wiadomo, co jeszcze brakowało w tych wspólnotach, w tych ludziach Ducha Świętego. Duszpasterze nie zadbali o to, żeby ludzie usłyszeli o Duchu Świętym, byli napełnieni Duchem Świętym i byli odważni, byli niezłomni, byli wierni i byli to wszystko, co pragniemy w chrześcijaństwie. Paweł o to zadbał. Czytamy, że wszyscy ci ludzie zostali napełnieni Duchem Świętym i oczywiście skutkowało to pewnymi niezrozumiałymi rzeczami, znakiem obecności Ducha Świętego, w tym przypadku językami i darem Ducha Świętego, w tym przypadku prorokowaniem. A co jak nie? A co się stanie, kiedy ci, którzy dzisiaj zostali ochrzczeni w wodzie, nie zadbają o chrzest Duchem Świętym? Nie będą prosić o napełnienie Duchem Świętym. Nie będą wypełnieni Duchem Świętym. Albo ci, którzy są niepewni, czy są napełnieni Duchem Świętym, albo będą niepewni za chwilę, to nie zadbają o to, żeby jednak tym Duchem Świętym być napełnionym i zrobią taki krótki chrzest. Kto się dzisiaj chrzcił w wodzie? O, to coś powiedziałem, najprościej zdarzam. Chodź. Ochrzciłeś się dzisiaj w wodzie? Ja uważam, że nie. A ja uważam, że nie ochrzciłeś się w wodzie. Bo ochrzciłeś się w wodzie, czy nie? Ochrzciłeś się w wodzie. Na pewno. Ja tego nie widziałem. Akurat nie byłem jakby przy tym. To może ja nie ochrzciłeś się w wodzie. Na pewno. Na pewno. Skąd to było? Przeżyłeś. Przeżyłem, poczułem wewnątrz. I nie jestem w stanie jakby udowodnić się, że się nie ochrzciłeś dzisiaj w wodzie. Nie, ja wiem, tego jestem świadomy. Bardzo dobrze, dziękuję. Przeżył chrzest w wodzie i obojętnie, czy ja to widziałem, czy ja tego nie widziałem, czy ja mam jakieś inne zdanie na ten temat, czy nie mam innego zdania na ten temat, obojętnie jaki kaznodzieja, co mu na ten temat powie, on wie, że został ochrzczony w wodzie. I nie da się tego wyrwać, bo to jest faktem w jego życiu. To się na pewno stało. I dokładnie tak musisz rozumieć chrzest w Duchu Świętym. Nikt ci nie może tego wyrwać. Jak coś tam rezonuje, że nie do końca jestem pewien, czy jestem napełniony Duchem Świętym, to nie jesteś. Dlatego, że jak on mi powie, że nie do końca jest pewien, czy jest ochrzczony w wodzie, to ja już wiem, że on albo nie jest, albo mówił o chrzcie katolickim. Nie możesz nie wiedzieć, że jesteś ochrzczony w wodzie. I nie możesz nie wiedzieć, czy jesteś, czy nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Jak nie wiesz, to po prostu tego nie przeżyłeś. Jeżeli ktoś jest w stanie w tobie wzbudzić lęk, czy aby na pewno przeżyłeś chrzest Duchem Świętym, to go nie przeżyłeś. I tym bardziej powinieneś o to zadbać. Co jak nie? Co gdy nie zadbamy o to? Co jak ominiemy tą historię? Co jak pokrzepimy się tym, że żeby w ogóle uwierzyć, musi się dotknąć Duch Święty? Co jak pokrzepimy się tym, że to Duch Święty jest sprawcą twojej wiary, ale nie zatrzymamy się nad pytaniem, czy otrzymałeś Ducha Świętego, gdy uwierzyłeś. Nie zatrzymamy się nad tym, czy ktoś nie sfałszował ci nauki o Duchu Świętym, czy ktoś się nie wystraszył przed Duchem Świętym. Co jak zaczniemy unikać Ducha Świętego? No Pan Jezus dosyć wyraźnie powiedział, co wtedy Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, bardzo taki mocny rozdział, no to już bardzo począsny. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 24 werset i czytamy w nim tak. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsce bezludne w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajdzie, mówi, wrócę do mojego domu, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze ze sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy, niż był na początku. Dokładnie to z tobą będzie.
jeśli nie zadbasz o napełnienie Duchem Świętym. Twój końcowy stan będzie gorszy niż ten na początku. Teraz jesteś oczyszczony. Wyszedłeś z pewnej religii. Wyszedłeś z pewnych wyobrażeń. Coś właściwie zafunkcjonowało. Coś właściwie zarezonowało w twoim sercu. Duch Święty cię dotknął, ale jeśli nie zadbasz o to, by teraz to było napełnione Duchem Świętym, to przyjdzie 7 gorszych. I twój stan początkowy będzie, twój stan końcowy będzie gorszy od twojego stanu początkowego. I ja już w swoim życiu jako pastor takich historii się naoglądałem. Dlatego za każdym razem, gdy jestem świadkiem chrztu, mówię właśnie na tym temacie. Zadbaj o napełnienie Duchem Świętym. Nie rób nic, dopóki nie będziesz napełniony Duchem Świętym. Wołaj o to napełnienie Duchem Świętym, zwłaszcza jeśli nie jesteś pewny, czy go masz. Nie czy go znasz, tylko czy go masz. Dlatego, że chrześcijaństwo nie polega na chodzeniu z Duchem Świętym albo przy Duchu Świętym, tylko na chodzeniu w Duchu Świętym, a to jest spora różnica. Nie przy, tylko wy. Nie z zewnątrz, tylko od wewnątrz. On nie dotyka mnie z zewnątrz. On ma mieszkać w tobie i we mnie wewnątrz. I ma się z ciebie na zewnątrz wylewać. Co to jest te 7 duchów? Oczywiście to jest tylko moja interpretacja i moje doświadczenia, ale zobaczcie, jak cenne, aktualne, bo kiedy się z tym spotkaliście, się i pewnie nieraz to zobaczycie. Ale co to jest te 7 gorszych duchów? Jeśli to rozumiesz tak, że Bóg cię wyciągnął z pewnej teologii, z pewnej religii, zwłaszcza w Polsce, z pewnych pomysłów na Pana Boga, to co to teraz może być te 7 gorszych, a no 7 jeszcze bardziej ohydnych religii, które wdzielają się do kościołów, gdzie nie ma Ducha Świętego. I takim pierwszym ohydnym duchem, ohydnym demonem próbującym zawładnąć tymi, którzy nie mają Ducha Świętego i wiedzą, że im czegoś brakuje, więc szukają jakiegoś substytutu, jest coś, co nazywamy judaizmem. To jest pierwszy taki nieczysty z tych 7. Judaizm. Nie masz Ducha Świętego? To prędzej czy później poszukasz substytutu. A tu świeczniczek, a tu menorka. A jakby tak Żyd zobaczył w niektórych zborach, taki prawdziwy Żyd, zobaczył, że tam menorę zapalają, to by na zawał zjechał. A tu jakieś święto żydowskie, a tu jakiś namiot wybuduje, nie wiem po co. A tu coś, a tu i tak. A może coś po hebrajsku, a może nie Panie Jezu, tylko Jehoszua, Hamesiach. No bo przecież fonetyka zbawia od niedawna, przynajmniej tak niektórzy głoszą na Facebooku. Nie, że kto wezwie imienia Pańskiego, no i z całą pewnością chodzi o fonetykę. Czy to bardziej po hebrajsku, czy bardziej po aramejsku, czy po grecku, czy po polsku wypowiesz to imię. Ano, nie mamy Ducha Świętego, a próbujemy się jakoś wyróżnić, więc może wyróżnimy się w ten sposób, że nie będziemy obchodzić świąt takich tradycyjnych w Polsce, bo to pogaństwo, grzech i też byśmy mogli osobne kazanie zrobić na ten temat. Będziemy obchodzić te pobożne święta, te zapisane w Torze, z Chanuką na czele, której w Biblii nie ma. Ano, nie ma Ducha Świętego. I zaczyna się głupota. W Biblii nie znajdziesz ani słowa o Chanuce, poza tym, że Pan Jezus ją obchodził, ale w Torze jej nie ma. I pierwszy taki. Oczywiście centrum tego wszystkiego jest Szabot. To już jest heca. Nie obchodzisz szabatu, bo jesteś zbawiony. Gdzie w tym wszystkim Duch Święty? Gdzie w tym wszystkim zrozumienie nowego przymierza? Ano, jak ktoś nie zadbał o Ducha Świętego, to prędzej czy później w takie głupoty wpadnie. Najbardziej lubię pytać, na czym polega twoje obchodzenie szabatu. I słyszę wtedy odpowiedzi. No, jem chałkę, zapalam świeczki i odpoczywam. No, wczoraj wieczorem miałem w takim razie wczoraj. No dobra, no to modlę się wtedy. Ja też się w sobotę modlę. Przykre, że ty tylko w sobotę. No ale wtedy się skupiam na Jezusie.
to kiepskie twoje chrześcijaństwo, bo to znaczy, że w piątek jesteś daleki. Bo to tak to wyglądało w tym Izraelu. Jak zajęci rolą. Jestem wierny. Księga Wyjścia, 20 rozdział. Szczególnie jeśli chodzi o bydło, cudzoziemca, niewolników i rzucanie kamieniami. I tyle z tym pierwszym. Drugi, taki. Tak, to jest upora z tym judaizmem. Nie da się w to wciągnąć, nie dajcie się w to wciągnąć. No to coś, co nazwałem tutaj sobie na swojej kartce, zaraz to dokładnie wytłumaczę. Wiem, że to niektórych zaboli, więc dajcie mu dokończyć. Najwyżej już nigdy pastor Andrzej się nie zgodził, żebym na tych konferencjach mówił. Coś, co nazwałem chuścizm. Od chust na głowie. Tak naprawdę się to nazywa legalizm. I teraz chcę być precyzyjnie zrozumiany, zanim kogoś urażę. Jeśli jakaś siostra ubiera chustę na głowie, dlatego że wierzy i ma takie przekonanie i Bóg jej to powiedział w ten czy w inny sposób i za tym się kryje jej pokora, niech sobie układa nawet dwie. Nie ma żadnego problemu. Pierwszy będę ją bronił. Ale jeśli którejś siostrze przyjdzie do głowy, że jest bardziej święta, bardziej pokorna, od siostry, która tej chustki na głowie nie ma, to pierwszy ją tą chustką pogonię. To jest ta różnica. Ta pierwsza całkiem prawdopodobnie, że ma Ducha Świętego, ta druga go na pewno nie ma. Bo Duch Święty takich myśli nie generuje. Więc chciałbym być dobrze zrozumiany. Więc takim drugim nieczystym zagraniem ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego, jest wpadnięcie w legalizm. Musimy się jakoś wyróżnić jako ci chrześcijanie, no więc będziemy się wyróżniać w ten sposób, że ja będę miała chustkę, a ty będziesz czyścił ręce przed każdą modlitwą. Przecież to są bliskie wersety. Albo absolutnie żadna siostra nie ubierze spodni. Bo przecież nie sposób odróżnić damskich spodni od męskich spodni. A i tak mnożyć, ale mi się nie chce, bo każdy wie, o co chodzi. To jest właśnie legalizm. Nie ma Ducha Świętego. Prędzej czy później wpadniesz w taki legalizm. Potrzebujesz jakiegoś substytutu. Potrzebujesz się jakoś wyróżnić. Coś muszę wymyśleć, co mnie charakteryzuje jako chrześcijanina. Jeśli to nie jest Duch Święty, to będzie coś tego typu. Trzeci. Antykatolicyzm i antypoganizm. O, skoro jestem chrześcijaninem, no to z całą pewnością muszę być antykatolikiem. Czyli jeśli katolik coś robi, to ja tak nie mogę robić, bo katolik tak robi. Prawda? Nie spotkaliście się z takimi sformułowaniami? Nie mogę tego robić, bo katolicy to robią. Czasem to jest prawdziwe. Czasem to jest tak głupie rzeczy. Dlatego, że katolicy się na przykład modlą. Czy to powoduje, że ja nie mogę się modlić? A ja nawet znam katolików, którzy się właściwie modlą. Czy to powoduje, że ja nie mogę się modlić? Katolicy robią wiele rzeczy, których ja również robię, dlatego że chodzenie w Duchu Świętym to nie jest antykatolicyzm lub antypoganizm, tylko to jest naśladowanie Chrystusa, a czasem to są dwie różne rzeczy. Nie wszystko, co anty, jest naśladowanie Chrystusa. Dlatego dobrze być naśladowcą Chrystusa w Duchu Świętym, a nie tylko antykatolicyzmem. Tam mnie oszukiwali, tam mnie kłamali, tam zmieniali Boże Słowo, to ja teraz będę anty. Anty. I ja mam zawsze takie pytanie, jak spotykam się z taką postawą ludzi bez Ducha Świętego, którzy właśnie mają taką postawę antykatolicyzmu i na przykład mówią tak, słuchaj, no, ty nie możesz mieć świętych obrazków w domu, ty nie możesz modlić się do Marii, ty nie możesz i tam... Te dwa na pewno. Spotkaliście się z taką postawą? Na pewno nie jeden, nawet ze mną na czele taką postawą kiedyś zabłysnął. Tylko ja mam pytanie, jeśli wezmę kogoś i spowoduję, że ten ktoś nie będzie miał żadnego świętego obrazka i nigdy nie pomodli się do Marii, czy tego zbawi? Nie. Po prostu nie. Bez tego obrazka i bez tej modlitwy do Marii pójdzie prosto do piekła, bo on się ma nowo narodzić, a nie pościągać obrazki. Bo on się ma nowo narodzić, a nie mieć poukładaną teologię. Zgoda? Ale żeby się nowo narodził, to ja mu muszę powiedzieć o Duchu Świętym, a nie o tym, że on ma ściągnąć obrazek w cud pokoju. Bo jak to będzie ktoś sprytny, to się ciebie zapyta, skoro ty tak bardzo, te drugie przekazanie, to jak ci wychodzi czwarte? No i co, do chałki wrócisz?
Do dwa punkty wcześniej w tym przesłaniu? Bo jak ktoś będzie sprytny, to się ciebie zapyta, jak sobie radzisz z książeczką do nabożeństw, gdzie jest pełno wizerunków. Absolutnie pełno. A nawet w niektórych książeczkach do nabożeństw, w twoim i moim zborze, Pan Jezus ma długie włosy. W kolorowankach moich dzieci ma rudą brodę. Po prostu działa. Więc jeśli nie zadbasz o Ducha Świętego, prędzej czy później staniesz się taki anty. Ale ani sobie, ani nikomu nie pomożesz. W końcu będziesz zwykłym dziwolągiem, ufolutkiem w tym samym kręgu chrześcijańskim. Albo antypogaństw. Uwielbiam to po prostu. Jak zbliża się grudzień, a teraz zbliża się kwiecień, będzie to sama heca tylko z innymi świętami, i po prostu nagle protestanci, którzy poza grudniem, kwietniem krzyczą sola scriptura, tylko Biblia, tylko Biblia, tylko Biblia, nagle mówią o jakiejś nitrze, której nie ma w Biblii. I po prostu w kwietniu na forach chrześcijańskich groni się od bożków, których ciężko poszukać w Biblii. Wiecie, że ja nigdy nie słyszałem o mitrze, zanim nie stałem się chrześcijaninem, a przecież chrześcijanie mieli głosić Jezusa Chrystusa. Ale pierwszą osobą, z którą ja się spotkałem w kręgach chrześcijańskich, to była mitra. Zaraz mi chrześcijanie powiedzieli o mitrze. Od razu natychmiast. Że ona w grudniu ma święta, w kwietniu ma święta i ty nie możesz tych świąt obchodzić. To była pierwsza informacja, jaką uzyskałem w swoim byłym zborze. Uważaj na mitrę. A przecież nie wiem, głosić Chrystusa. Przecież tym imieniem miał być Jezus, a nie mitra. Więc antykatolicyzm, antypoganizm. Kolejna taka rzecz, gdy nie zadbasz o Ducha Świętego i będzie się to wydawało bardzo duchowe, to jest pan powiadaczyzm. To stwierdzenie znaczy dobrze, bo ono często w kawule pada. Pan powiadaczy. Pan mi powiedział. I zaczyna się. Ja miałem takiego ostatniego gadka w zborze. Jemu zawsze pan mówił, że coś z tym, że jak będziesz ciężko pracował, to Bóg cię użyje. No filozof nie wiem. Jak będziesz ciężko pracował, to Bóg cię użyje. Naprawdę. Prorostwo życia. Oczywista oczywistość. No ale skończył na tym, że ostatnio ogłosił, że Pan powiedział, że Putin ześle bombę. Autentyczna rzecz, możecie sprawdzić w internecie. Że Pan powiedział, że Putin ześle bombę atomową na Pałac Kultury. A drugi Pan powiedział, mu. A jak znajdziecie to na internecie i zobaczycie nazwisko, to umrzecie ze śmiechu. I Pan mu jakby powiedział, że Bóg czasami zmienia zdanie i może tej bomby nie zasiąść. A tam, gdzie nie ma Ducha Świętego, tam zaczyna się obłęd. To jest normalna religia, ten Pan powiada wszystko. Pan mu powiedział, Pan wszystko, co miał do powiedzenia w większej części przypadków do twojego życia, powiedział przez Boże Słowo i powie ci przez cichy głos Ducha Świętego. Kolejny taki czas spod piwnicy, kiedy nie ma Ducha Świętego i diabeł przychodzi i próbuje jakby zniszczyć twoje chrześcijaństwo, za chwilę jakby zobaczycie, o co mówią dokładnie na myśli, to jest taki poprawny chrześcijański mistycyzm. To są te wszystkie kręgi w stylu tak. Nie możemy słuchać radia, nie możemy oglądać telewizora, nie możemy mieć telefonów komórkowych, nie mamy na osiołkach dalej. To jest tego typu krąg. Jak ty masz telewizor w domu, to ty jesteś w ogóle demoniczny. A ja jestem demoniczny na 50 cali, dwa pokoje. Według tych ludzi. A Pan Jezus powiedział tak, dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy, więc nie chodzi o to, ile ma sali, tylko chodzi o to, do czego służy. Mówimy o telewizorze cały czas. Tylko i wyłącznie. O to chodzi. Ale nie. Musimy tam, gdzie nie ma Ducha Świętego. Pamiętam, jak kiedyś chrześcijanie wpadli do mojego domu, na samym początku chrześcijaństwa, wpadli do mojego domu i zrobili rewizję moich książek i filmów. I po prostu wyszli, jak mogą, o całe mieszkanie. Tego nie mogę czytać, tego nie mogę czytać, tego nie mogę oglądać, tego nie mogę słuchać. Mistrzostwo świata, bo jakby któryś powiedział, pamiętam, co to była za płyta, miałem jakąś tam płytę i powiedział, że nie słuchać tej
muzyki w SPAK, to są jakieś czary demoniczne. I ja tak sobie pomyślałem, ja bym to zrobił. Ja nawet nie mogę puścić to w SPAK. Mnie to nigdy do głowy nie przyszło, żeby tam płytę słuchać SPAK, ale nawet gdyby mi to przyszło do głowy, to ja nie wiem, ten CD-ROM trzeba do dużo stanowiska. Bo jeszcze w tych szkulach to rozumiem. Ale on wziął płytę z nich do ręki i powiedział, że jak to będę słuchał w SPAK, to tam są czary. I do dzisiaj nie wiem, jak odsłuchać tą płytę SPAK, a mam ją z powrotem. No powiedzieli mi, że nie mogę czytać książki. Mój ulubiony przykład, ja wiem, że niektórych to bardzo podotyka. Mój ulubiony przykład to był Harry Potter. Nie wolno czytać Harry Potter. Czemu? Uczciwe pytanie? Bo tam są prawdziwe czary i prawdziwa szkoła czarownic. W porządku, byłem w Londynie. Fakt, że nie potrafiłem wejść na peron 3/4, ale poza tym peronem cały Londyn zwiedziłem i tej szkoły nie znalazłem. Ale mówię, dobra, może się mylę. Kupię tą książkę i sobie ją przeczytam. Zobaczę te prawdziwe czary. Otworzyłem tą książkę, całkiem ciekawa historia. O chłopcu, który był uczony nie śmiać się z biednych, pomagać przyjaciołom i tak dalej, i tak dalej. Dosyć ciekawe wartości przemycone w tej książce. Okraszone pewną rzeczą, która lepiej, żeby nie padała z zakazanicy, chyba że ją nazwiemy Narnią. I wtedy jest w porządku. Zaczarowana szafa w Narnii jest okej, ale Harry Potter jest grzechem. Rozumiecie absurd? Bo ja do dzisiaj go nie rozumiem. Dlaczego szafa w Narnii jest w porządku w domach chrześcijan, ale ta książka już nie? Dlaczego Hobbit jest okej, ale Władca Pierścieni nie do końca? Że nie wspomnę o Batmanie. No ale dobra, wracam. Kupiłem tą książkę. Czytam te prawdziwe czary. Tam jest taka scena, że stoi ten bohater przed drzwiami i chce je otworzyć i wypowiada prawdziwe czary. Jeszcze raz było śmiele z zakazanicy powiedzieć: otwórzcie się drzwi. Naprawdę. Naprawdę. Nie chcę takiego chrześcijaństwa. Nie chcę takiego chrześcijaństwa. Faktycznie natrafiłem na taką książkę, kiedy ją czytałem, Duch Święty mi powiedział cichym głosem z tyłu głowy: odłóż ją, bo to nie jest książka dla mojego ucznia. I nigdy do niej nie wracę. Ale powiedział to mi. I nie zrobię z tego nakazu pańskiego. Faktycznie zdarza się tak, że Duch Święty powie: nie dotykaj piwa, ani łyka. Ale nie rób z tego nakazu pańskiego, bo powiedział to tobie. Bo powiedział to tobie. Być może masz jakiś... Szczerze tylko, nie znacie. Ale do tego potrzeba Ducha Świętego, bo jak niego powstanie zakon, wersja 2.0, jesteśmy w tym mistrzami. Dalej. To był piąty. Nie, to był raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Miał być 7, a jest 9. Dobra, nie wiem, co. Kolejny taki to jest, i on teraz jakoś tak mocno zaczął działać w kręgach chrześcijańskich, to jest taki tragizm i taki apokalipsa. A teraz jakby nie wiadomo, co jutro będzie, nie wiadomo, jaka hiperinflacja, nie wiadomo, może faktycznie ten Putin na ten Pałac Kultury coś spuści. Nie wiadomo, którędy przyjdzie jakiś atak. W ogóle chyba chleba nie będzie. Chyba niczego, nie, nic już nie będzie. A Bóg jeszcze będzie? Który zapewnia mnie i ciebie o bezpieczeństwie. A jakaś nadzieja, jeśli jeszcze będzie, czy już nie będzie. To jest taki tragizm, że nie wiadomo, co się stanie z twoimi pieniędzmi na koncie bankowym. No nie wiadomo, co się stanie z twoimi pieniędzmi na koncie bankowym, ale wiemy na podstawie Biblii, że to by się nic nie stanie. Ale wiemy na podstawie Biblii, że Bóg cię w tej historii zabezpieczy. Ale wiemy na podstawie Biblii, że masz się nie bać. A już na pewno masz nie wpadać w taki tragizm. Mistrzami świata właśnie w tej historii bez Ducha Świętego, wpadającymi w taki apokalityzm, od czasu do czasu nawet ogłaszający koniec świata, są Świadkowie Jehowy. No ci już przeszli wszystkich. Oni już mieli kilka końców świata i zawsze zaczynają tak samo rozmowę. Zwróćcie uwagę. Dzień dobry, czy słyszał Pan o apokalipsie? Serio? Chrześcijaństwo ma się kręcić wokół apokalipsy czy wokół Chrystusa?
Wokół czego ma się kręcić chrześcijaństwo? Co ma być w centrum mojego i twojego chrześcijaństwa? Lęk przed tym, co ma nadejść, czy nadzieja związana z jego powrotem? Jest taki tragizm i taki apokalipsus. Kolejna taka pułapka, kiedy nie ma Ducha Świętego, to jest poprawność protestancka. Ona się niewiele różni od poprawności politycznej. Przed chwilą mi właśnie ją połamała. To jest taka poprawność protestancka. W pewnych kręgach protestanckich nie wolno pewnych rzeczy powiedzieć. Na przykład zapytać o różnicę między Narnią a Harry Potterem. Po prostu tego nie wolno zrobić. Można być poprawnie protestancko. Nie wolno o coś zapytać, nie wolno gdzieś coś zastanowić się, nie wolno czegoś sprawdzić, nie wolno przychylić się w którąś stronę, masz być poprawny, masz być poukładany. HWF to bardzo się wymaga spod kontroli. W dresach przychodzą, w muszki. Ostatnio u nas jedną był w dresie, nie wiem, co nie naprawdę przyszedł w dresie i mówił, to niepoprawny protestancko. No albo w dresach przyjdzie, jak przystało na HWF, albo czy w muszce, jak też przystało na HWF. Ja poprawność protestancka, ona ma różne odcienie. Ja nawet już spotkałem się z takim zborem, w którym nie za dobrze jest widziany krawat i nie zgadniecie czemu. Bo krawat ma grot w dół i wskazuje na piekło. Oni w to naprawdę wierzą. Oni naprawdę w ten sposób szukają chrześcijaństwa, szukają takiego spełnienia, no brak Ducha Świętego. Taka poprawność protestancka, czyli to będzie za chwilę. Taka poprawność, ale może być. Taka poprawność protestancka, czyli zamiast wytłumaczyć, jak należy się zachować, gdy jesteś w jakiejś takiej normalnej, naturalnej sytuacji, w pracy, nie wiem, na spotkaniu biznesowym, na spotkaniu z przyjaciółmi, na spotkaniu integracyjnym w pracy, to poprawność protestancka nakazałaby powiedzieć, masz tam nie chodzić. A Pan Jezus siadał z nimi do stołu. Co my z tym zrobimy? Nie, On siadał z nimi do stołu, a jednak nie chlał razem z nimi. Ale umiał z nimi usiąść do stołu i być niepoprawnie protestancko. I co my z tym zrobimy? Tylko, że On miał Ducha Świętego zawsze. Taka poprawność protestancka, przykro to powiedzieć, ale masz rację, dzisiaj też polega na tym, że nie powiemy o grzechach, albo nie powiemy o tym przed chwilą, co wszystkim powiedziałem, bo to za duży teraz. Jak on mógł w ogóle to powiedzieć? Wiesz, to nie wypada. Czytać tego Harry Pottera? O co mu chodziło? Bo to jest ta właśnie poprawność protestancka. I ekumenizm. Kolejny taki. Podobajmy się wszystkim. Niech wszyscy biją brawo. Niech każdy nas chwali. Ominijmy różnice. Skupiajmy się na tym, co nas łączy, a co nas dzieli. Nie zawsze brakuje Enjoy Coca-Cola w tych spotach, tych kazań. Naprawdę. Zresztą tylko tego brakuje. Skupmy się na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. Wszystko nas dzieli. Taka jest prawda. Wszystko nas dzieli, dlatego że to nie jest ten Chrystus. To nie jest ta matka Chrystusa. To nie jest ten ojciec. Z całą pewnością to nie jest ten drugi, z całą pewnością to nie jest ten pismo. Więc wszystko nas dzieli. Znaczy znowu powiedziałeś, że nie mam być antykatolicyzmem. Antykatolikiem, a tu mówisz, że wszystko nas dzieli i że ekumenia jest przeklęta. Jak to połączyć? W Duchu Świętym. No w Duchu Świętym. No nie uciekniesz od Ducha Świętego w chrześcijaństwie. Nie uciekniesz tej całej historii od rozsądku, od balansu, gdzie jest książka, z którą przesadzamy, a gdzie jest książka, którą na pewno nie powinieneś przeczytać, a patrzcie, jaki prosty test. Ja się nikt nie przyzna, ja wiem, ale w głowach zadziała. Kto wie, o czym jest 50 twarzy Greya? Poprawna, nie? Ale Harry'ego Pottera nie można przeczytać. Nie uciekniesz od tego wszystkiego, jeśli nie ma Ducha Świętego. Jeśli pozbawimy chrześcijan Ducha Świętego, jeśli nie będziemy mieć daru wiedzy, daru mądrości, jeśli nie będziemy mieć tych wszystkich darów, to po prostu się pogubimy w tej historii, w tej całej poprawności i w końcu zbędziemy w zwykłej religii. Tylko dobrze poukładanej teologicznie.
I w końcu wpadniemy jak śliwka w kompo. Przyjdzie 7 gorszych duchów. Będzie nam się wydawało, że jest w porządku, a wylądujemy w piekle. I diabeł się zapytał, no i co? Nie czytałeś? Nie oglądałeś? Obrazki pościągałeś? A i tak tu jesteś. Świąt nie obchodziłeś? No i tak jest tu twoje miejsce. Wszystkich poobrażałeś? Chałki nigdy w życiu nie zjadłeś? Twoje miejsce? Oby nie. Oby nie. Musicie otrzymać Ducha Świętego. Musicie o to zabiegać. U mnie w życiu to było tak i w twoim życiu też tak będzie, jeśli nie zadbasz o Ducha Świętego. I to zapamiętacie, że ja już byłem zmęczony chrześcijaństwem. Byłem zmęczony chrześcijanami do kwadratu. Już miałem dość tych myśli. Już nie mogłem ich szczepić w swoim domu. Już nie umiałem, że przychodzą, wybierają mi książki, wybierają mi filmy, męczą mnie do tego blaska. Ja jeszcze miałem taki jeden zakamuflowany obrazek, bo akurat na tym obrazku Pan Jezus był ludy i tak mi się to podobało. Schowałem przed nimi, żeby mnie czuli, bo ich znaleźli. Zmęczony już byłem tymi ludźmi. Zmęczony też byłem tym, że w niedzielę jestem święty. Panie, wielbimy Cię. A w poniedziałek mi się nie chce iść do roboty. Będę chętnie poszedł spać, a zadzwonię, że się źle czuję. Że biegunkę. Biegunki nie da się udowodnić, albo nie udowodnić. Albo w tej pracy szukałem, jakby tu robić, żeby nic nie robić, a zarobić. Nie? Albo przychodziłem do pracy i zamiast pracować, najpierw niepoprawnie politykowałem, potem poprawnie ewangelizowałem. Taki sam grzech. Chodzisz do pracy i zamiast robić w pracy to, co się od ciebie wymaga, ewangelizujesz, to grzeszysz, żeby była jasność. Bo ty masz w pracy pracować. Po pracy masz ewangelizować. I ci nie płaci za ewangelizację, chyba że się mylę. No więc zmęczony byłem. Zmęczony byłem tym, że w czasie uwielbienia, w czasie kazania, to ja prawie że w niebie byłem. No ale jak kaznodzieja przestał głosić, jak zespół przestał śpiewać, jak poszedłem do domu, to tak mnie żona wnerwiała, że już nie mogłem po prostu. Tak mnie dzieci. Słuchajcie, to co moje dzieci wymyślały, jakie one były mistrze, jakie mieli pomysły, jak mnie wyprowadzić z równowagi, to książkę nie można było pisać. No i tak wyglądało moje chrześcijaństwo. Tak wyglądało moje chrześcijaństwo, że wiedziałem, że nie należy palić, ale myślałem, że mnie potarga w środku na myśl o papierosach. Wiedziałem, że nie można pić, ale przecież mnie targało od środka, jak mi ktoś mówił, że kola z whisky jest taki upalny na kolanie. Wiedziałem, że nie należy przeklinać, ale przecież musiałem temu osadzonemu, bo ja pracowałem w więzieniu, wytłumaczyć tak łopatologicznie, o co mi chodzi, a on języka polskiego nie rozumiał. Wiedziałem te wszystkie rzeczy, ale targało mną w środku i byłem po prostu zmęczony. I pewnego dnia padłem na kolana i powiedziałem, może dość. Ja wiem, że Ty istniejesz. Ja wierzę w Twoje słowa. Ja nie mam z tym problemu, że to, co tam jest napisane, jest prawdziwe, ale to nie działa w moim życiu i ja się męczę. To po prostu nie funkcjonuje w moim życiu. Ja wiem, że powinienem kochać żonę, tak jak pastor obiecał i kazał mu to powiedzieć, tak jak to jest dzisiaj, że będę kochał, a Chrystus kochał, ja to wszystko wiem. No i co z tego, jak to jest taka zonza? Ja wiem, że ja nie mogę się unosić gniewem na moim dzieci, na moje dzieci, a przecież to są potwory moje dzieci. Ja wiem, co tak to wyglądało. Więc Panie, albo coś zrobisz, albo coś zmienisz, albo ja wracam do świata, bo ja mam dość. Ja miałem to szczęście, że na jedną rzecz sobie nie pozwoliłem, nie pozwoliłem sobie być hipokrytą. Więc albo mnie, Panie, coś zmienisz, że to się stanie lekkie, tak jak jest napisane w Twoim Słowie, że ja będę lekko chodził w tym chrześcijaństwie, bo przecież Twoje brzemię miało być lekkie. Albo coś przemienisz we mnie, że to przestanie być takim ciężarem, te chodzenie do kościoła. Albo idę do świata z powrotem. No i wstałem na drugi dzień, teraz chciałbym powiedzieć, że wszystko się zmieniło. Guzik tam był jeszcze gorzej. No ale znowu się modliłem. Boże, musisz mnie zmienić, bo ja wysiadam z tego poczucia. Ja już nie daję rady. Ja już nie wiem, o co w tej całej historii chodzi. Ja już jestem po prostu zmęczony tym udawaniem, że żyję tak, jak Biblia mówi. No i znowu nic, i znowu nic, i znowu nic. Aż pewnego dnia coś. Aż pewnego dnia stało, po prostu wszystko się zmieniło. Nie świat się zmienił, tylko ja się zmieniłem.
Nagle spojrzałem na moją żonę oczami, którymi nigdy wcześniej na nią nie patrzyłem. I zobaczyłem, że w ogóle ona jest najpiękniejsza, najmądrzejsza. Dalej jest zozą, ale ja sobie już z tym radzę. Spojrzałem na moje dzieci i mówię, ale one nie są niegrzeczne, one są kreatywne. No nic się nie zmieniło. Dalej robimy to samo, ale ja się zmieniłem. Spojrzałem na książki i stwierdziłem, ale po co ja mam to czytać? Po co ja mam to czytać czasem takie głupoty, jak otworzyć drzwi? Czy prawdziwym czarem, czy nieprawdziwym czarem? Biblię sobie przypomnę. Nagle stwierdziłem, ale po co ja mam kolejny serial, kolejny sezon o Ragnaroku obejrzeć? Czekamy teraz i mówię, co was wie, kto by to nazwie na rok? Reszta udaje. Dobra, mniejsza z tym. Więc jakby po co mam to robić, skoro mogę w tym czasie poczytać o Gedeonie, bo to podobny gagatek. Po co? Po co? Jakby zupełnie nic się nie zmieniło naokoło, ale w środku we mnie się zmieniło. Czemu? Bo napełnił mnie Duch Święty. I słuchajcie, nic nie wybuchło, nic nie zagrało, nie zatrzęsło nie wiadomo jak, nie spadł mi dach na głowę, nie upadłem, potem stałem, upadłem, sturlałem się, chichtałem, znowu upadłem. Nic się takiego nie stało. Ale wszystko się zmieniło. Napełnił mnie Duch Święty. A nagle wszystko stało się proste, wszystko stało się oczywiste, wszystko przestało być niebezpieczne, a zaczęło być fascynujące. Nagle szedłem do kościoła do kaplicy z zupełnie innym nastawieniem. Nie, ale wiem, że tam jest napisane, że można wspólne zgromadzeń opuszczać jeszcze w dodatku, że już po witach krzyczeli, że nie opuszczamy, to teraz głupio nie chodzić, tylko nagle zupełnie inaczej. Chętnie tam pójdę, bo tam się coś wydarzy, co mnie ominie. Coś, czego potem nie będzie się dało cofnąć. Nie będzie się dało przeżyć, bo to się wydarzyło teraz. Nagle to chrześcijaństwo nabrało rumieńców, nabrało pasji, nabrało takiej werwy, nabrało chęci. Nagle na mnie kręgosłup boli, to mam w głowie tylko jedną rzecz. Gdy będę Twoje słowo głosił, to niech mnie nie boli, bo nie usiądę, mówiąc o Twoim słowie. Działa, nie wiem jak to działa, a dokładnie tam działa, teraz nie boli. Nagle to wszystko stało się zupełnie inne, zupełnie realne, zupełnie prawdziwe. Nagle pewne kłopoty, pewni ludzie przestali mieć znaczenia, a inni ludzie nabrali znaczenia. Oczywiście ci, którzy kłopoty cały czas zachowują, gadają, jak się z nimi spotkam, to i tak dostaną w trąbę, ale po chrześcijańsku. Nagle to wszystko stało się autentyczne. Nagle nie ma problemów tych, które były wcześniej. Nagle nie ma w tym wszystkim religii. Czemu? Bo pojawił się Duch Święty. Musisz zadbać o Ducha Świętego. I teraz jak to zrobić? To jest najważniejsza część kazania. Zresztą się możesz nie zgadzać z tym, co teraz powiem wszystko. Są takie trzy elementy. I one ci nieraz uratują życie. Pierwszy element. Każdego dnia nastaw swój odbiornik na właściwą częstotliwość. Inaczej mówiąc, każdego dnia przeczytaj Boże Słowo. Niech nie będzie w Twoim życiu dnia, w którym nie przeczytasz Bożego Słowa. Nawet jeśli ono nic do Ciebie nie powie, ono się zachowa w Twoim sercu. Nawet jeśli nic z niego nie wyciągniesz, nawet jeśli żaden werset nie zajaśnieje, on się zachowa w Twojej pamięci. I w odpowiednim czasie zajaśnieje. Każdego dnia nakarm się Bożym Słowem. Wiem, że zdarzy się taki dzień, w którym tego po prostu nie zrobisz. Ale niech to będzie regułą. Tak jak regułą jest, że codziennie myjemy zęby. Ale przytrafiło ci się w któryś dzień nie umyć zębów. Nie zmieniło to reguły. Każdego dnia powinniśmy myć zęby. Każdego dnia powinniśmy karmić się Bożym Słowem. Każdego dnia musisz wypuścić sygnał w eter, że jesteś gotowy do odbioru. Inaczej mówiąc, nikt nie będzie w twoim życiu dnia, w którym nie zawołasz do Boga, nazywamy to modlitwą. Tak normalnie, tak po prostu. Wstajesz rano i dzień dobry Duchu Święty. Co dzisiaj dla mnie przygotowałeś? Prowadź mnie przez cały ten dzień. To wystarczy. Nie trzeba nie wiadomo ile godzin, nie wiadomo jakich formułek, nie wiadomo jak poprawnie. Nie, dzień dobry Duchu Święty. Przeprowadź mnie przez ten dzień. Wieczorem dziękuję Duchu Święty. Fascynujący był ten dzień. No i przy okazji
to, tamto. Popracujemy nad tym. Tak zwyczajnie. Tak po prostu. Ale daj znać, że jesteś właściwie nastawiony. Wyczekuj i obserwuj, co Pan mówi. Inaczej mówiąc, skoro się modlisz, to poczekaj na odpowiedź. Skoro pytasz, to poczekaj na odpowiedź. Skoro prosisz, żeby Cię poprowadził, to dajesz się poprowadzić. A nie, Panie, prowadź mnie, a potem robisz swoje. Więc oczekuj, co Pan mówi, oczekuj. To czasami i zazwyczaj może, to jest naprawdę cichy i spokojny jest głos. Zwłaszcza, że my jesteśmy przyzwyczajeni do hałasu. Mam wrażenie, że ostatnimi czasy Bóg do Kościoła mówi bardzo cicho i bardzo spokojnie, bo Kościół nie wiadomo, na jakie hałasy czeka. A On przychodzi w tym lekkim powiewie. No i konserwuj ten swój odbiornik Bożej chwały. Inaczej mówiąc, należy do Kościoła. Nie ignoruj tego, że Ty i Bóg to nie chrześcijaństwo. Że chrześcijaństwo to dopiero my i Bóg. Że dwóch, trzech na łące to nie Kościół. To dwóch, trzech na łące i Pan Jezus. Akurat w tym fragmencie w ogóle chodzi o rozwiązywanie konfliktów. A Ty możesz być częścią Kościoła. Nie ignoruj tego, dlatego że w Biblii nigdzie nie ma obietnicy, że diabeł Ciebie nie przejdzie. Jest jedyna obietnica, że diabeł Kościoła nie przejdzie. Przez Ciebie to przejdzie jak walce. Bez żadnego problemu. Nie ignoruj, dlatego że On postanowił, że będzie głową żywego ciała, tak? Tak wierzymy, że Chrystus jest głową żywego ciała? Wiecie, jak się nazywa głowa bez ciała? Popiersie, a nie kościół. Głowa bez ciała nazywa się popiersie, więc jak weźmiesz tą dobrą głowę Pana Jezusa i odłączysz od ciała i sobie ją schowasz u siebie w domu, nadają to jest tylko głowa, Chrystus, to Ty wierzysz w popiersie. A nie w Chrystusa. Bo Chrystus ma tą głowę połączoną ze swoim ciałem. Bo On nie zakładał e-kościoła, e-kazań, e-kaznodziei i e-nieba. To dosyć realne w tym wszystkim to jest. I ostatnia rzecz, a może najważniejsza. Czy macie jeszcze chwilę? Po skupieniu jesteście, to jest najważniejsza rzecz. Tak? Nie oczekuję od was Bóg, że będziecie głosić na wojnę. Nie oczekuję od was Bóg, że będziecie pastorami wielkich kościołów. Nie oczekuję od was Bóg, że nie wiadomo, jaką wielką służbę będziecie mieć. Nie oczekuję od was Bóg, że nie wiadomo, na ilu instrumentach będziecie grać, żeby zawstydzić Rafała. Tego wszystkiego Bóg nie oczekuje. W ogóle o tym nie myślcie i nie dajcie się wkręcić w taką historię. Tego wszystkiego Bóg od was nie oczekuje. I Bóg tego w ogóle nie potrzebuje. Guzik warty te wszystkie ewangelizacje złędne. Jako przykład to podaję. Rozumiecie, myślę, o co mi chodzi. Guzik warty te wszystkie wielkie konferencje, tysiące wychodzących tam i powtarzających jak muzułmanie przed meczetem jakąś mantrę, która rzekomo zbawia, taką ubraną w chrześcijańskie barwy. Guzik warty. Nigdy tego Bóg od Ciebie nie będzie oczekiwał. Zapamiętaj to sobie i nie daj się wkręcić głupimi kazaniami, że o to w chrześcijaństwie chodzi. Bogu chodzi o jedną rzecz. Żebyś był święty w normalności. Masz być świętym mężem. Tego Bóg oczekuje. Swojej żony. Masz być świętą żoną swojego męża. Masz być świętym rodzicem. Masz być świętym pracownikiem w swoim zakładzie pracy i ta świętość jest więcej warta, niż gdybyś stanął na Wembley i głosił do nie wiadomo jakich tłumów. Masz być świętym przechodniem przez ulicę. Lubię ten przykład, bo dawno go nie widziałem na własnym oczy. Nie pamiętam, kiedy to ostatni raz widziałem. Dziadkowie moi widzieli to zawsze. Rodzice moi często. Ja nie pamiętam, kiedy widziałem, żeby młody chłopak zatrzymał się na przejściu i przeprowadził przez ulicę jakąś starszą osobę. Nie pamiętam, kiedy to ostatni raz widziałem. Oczywiście nie mówię o moich dzieciach, bo uczę je tego. Ale żeby rozumieć, a ty pamiętasz? Pewnie też nie. No kiedy ostatni raz widzieliśmy takie coś, a Bóg tego od nas oczekuje? Że właśnie chrześcijanie będą przeprowadzać kogoś przez ulicę. Że właśnie chrześcijanie w pracy będą pracować, a nie politykować albo ewangelizować.
że właśnie chrześcijanie przestaną się interesować, czy piosenka przesłuchana w SPAC coś oznacza, czy nie. Że właśnie chrześcijanie zaczną żyć normalnym życiem i w ten sposób zaczną ten nienormalny świat zmieniać. Że właśnie chrześcijanie, zamiast skupiać się na nie wiadomo jakich służbach, podejdą do kobiety i powiedzą jej, nie, aborcja nie jest wyborem. Podejdą do kogoś i powiedzą, nie, to nie jest dobry pomysł. Uspać swoich rodziców na starość. Takie zwykłe rzeczy, które przestały być zwykłe. Że w szkole na przykład będziemy uczyć swoje dzieci jako chrześcijanie, że bratu, akurat bo wspomniałaś tutaj, który 30 lat życia poświęcił na to, by uczyć ludzi, należy się szacunek tylko za to, że to robi. A nie kosz na śmieci, jak to ostatnimi czasy się w szkołach dzieje. Tego od nas oczekuje Bóg. I po to się uchrzciłeś. Żeby w tym chodzić i w tym żyć. Że jesteś gdzieś w zakładzie pracy i wiesz, że nie ma nic złego w tym, że usiądziesz i się pośmiejesz, ale są pewne granice, które powodują, że coś przestaje być święte. Tego od ciebie oczekuje Bóg. Że Bóg od ciebie oczekuje nie, że ty będziesz się zastanawiał, jak zbawić miasto, tylko zatrzymasz się i zastanowisz się, co zrobić, żeby twoje dziecko było zbawione, bo ona guzi te miasto, jak twoje dziecko pójdzie do piekła. Albo twoja żona, albo twój mąż. Tego od nas oczekuje Bóg. O to chodzi w chrześcijaństwie, po to ci jest potrzebny Duch Święty. To jest ten dar wiedzy. To jest ten dar mądrości. To jest to prorokowanie. To jest to uzdrawianie. To jest ta wierność Chrystusowi. To są te wielkie czyny. To jest to zapisanie się we właściwy sposób w tej całej historii, żeby później Chrystus miał na którą głowę jakąś koronę założyć. Żeby usłyszeć, właściwie pracowałeś. A jak już to wszystko zacznie działać, to pewnie ktoś z nas zostanie posłany dalej. To z całą pewnością mówię, żeby już kończył. Amen. Nikt nie chciał powiedzieć, co przeżył, jak przeżył Chrystus. To postanowię zmienić sposób zaproszenia. Będę szukał ochotników. Bracie, przyjmowałeś chrzest. Powiedz nam, czy coś przeżyłeś? Poświęć sobie. Powiedział, że przeżył coś. Co przeżył? Grozy. Powiem to głośno. Brat mówi, że poczuł takie oddanie Bogu, taką wolność, która przyszła do jego życia, tak? Czemu się nie podzieliłeś tym? Brat przyjmował przez? Rok temu. A to proszę bardzo, powiedz co przyjmuje. Nie pamiętam. Nie pamiętam? Chwila uniesienia, tak? Wolność. Siostra teraz, siostra przyjmowała. Siostro, powiedz. Wielka ulga i wolność. Słuchajcie, no to trzy razy się powtórzyła wolność. Bracie, a ty? Też wolność. Wolność, wolna obecność. Radość i pokój. Poraz się teraz, wszyscy gadają na raz. Radość i ból głowy. Czemu ból głowy? Wolność. Może przez ten ból głowy na coś Bóg chce ci dotrzeć uwagi. Mi pokazał Bóg, że nie muszę się bać. Bać się. Bardzo dobrze. Mamy się bać Boga. Kto z was słyszał kiedyś od swojego pastora, że powinien się bać Boga? Ja słyszałam. Widzicie, słuchajcie. Powtórzę, czy ktoś słyszał, że jako chrześcijanin powinien się bać Boga? Tak. Ludzie, no przecież to jest wstyd. No. Bo ja nie tak mówię.
Bojaźni nie ostarczą. To słowo greckie zawiera w sobie również element strachu. Dokładnie się przyjrzymy temu słowu. Bojaźń nie oznacza przerażenie. Bojaźń oznacza uniżenie przed Bogiem. Doświadczenie obecności kogoś, kto jest tak święty, że mi po prostu język okiem stawia. Nie mam nic do powiedzenia. Tego się powinno ludzi uczyć, bo ludzie wtedy by głupot nie robili. Bo bardzo wielu ludzi mówi tak, jestem zbawiony, wolny, mogę robić, co mi się podoba, bo i tak zbawienia już się stracić nie da. Nawet jakbym biedny chciał go stracić, to nie mogę. Muszę do tego nie mać. To są bzdury konkretne. Tutaj ktoś przyjął. O, proszę, siostra się wyrywa. Ja bardzo z tego, tak jakby przez tyle zatrzymanie trochę czasu, znaczy jakoś tak wiele czas spadnął, gdzieś byłam lekki. Słyszeliście? Tak by się zatrzymała przez tym czasie właśnie, to jest poznanie Boga. Wszystko przestaje się liczyć. Jest tylko on. Ty perełko nasza. Wszystkie obawy odeszły. Proszę bardzo. Może tata jeszcze. A ja proszę o spokój. Proszę, nie było oryginalny spokój. Co tutaj przyjmowało? O, Agnieszka. Wolność, spełnienie i nadzieja. Proszę bardzo. Siostra. Lekkość i oczyszczenie. Lekkość to cyfrowanie. Ja proszę, proszę. Siostra, spokój, oddanie Bogu, brat, spokój, wolność. Właśnie, zwróćcie na to uwagę. Bardzo rado, że to Pan powiedział. Pan już powiedział, że Bóg zamknął za nim pewne drzwi. Musicie zrozumieć, że chrzest to są zamknięte drzwi. Zamknięte drzwi. Możesz wrócić do starego życia jeszcze, ale wiesz jak? Musisz wyważyć, bo Bóg je zamknął. Musisz te drzwi wyważyć. Kiedy przychodzi do twojego życia Duch Święty, pieczętuje to, co się stało, to już nie wróci. Już nie wróci. Wiecie dlaczego? Bo jak się misiu do miodu dojdzie, to nikt go nie przekupi. Ale dopóki Duch Święty nie przyjdzie do twojego życia, jeszcze możesz przeżywać różne chwile. Niemniej Bóg zamknął drzwi, nie możesz jego otworzyć, chyba że włamiesz się z powrotem do swojego życia. Ale jeszcze jest druga rzecz. Ja uczuliłem tych, którzy chrzcili, żeby jedną rzecz zrobili na pewno. Żeby zanurzyli was tak, że się lustro wody nad wami zamknął. I teraz musicie zrozumieć pewną rzecz. Wszyscy ci, którzy przyjmowali chrzest, wy tu siedzicie z łaski. Bo oni łaskawie za bardzo ciągnęli. Na tym polega zbawienie. Bóg łaskawie wyciągnął nas z dna, na którym ani jeden sprawiedliwy, myślący człowiek nie powie, że on nie popełnił żadnego grzechu. Tylko głupiec mówi, że on nikogo nie zabił, nie ukradł nic, nic tu dołożył, nie ma takiego. Bo jeśli przyjrzymy się Biblii, to zobaczymy, że chociażby cudzołóstwo jest tak szeroko ujęte przez Chrystusa, że nie ma żadnego chłopa, który by jest dołożył. Bo każdy się oglądał za kobietami. Nie ma takiej kobiety, która by nie pomyślała, o to jest chłop. Dziakon.
Dlatego dziękujmy Bogu za łaskę, która nas spotkała, dotknęła nas. Niektórzy mi przyszli i powiedzieli, że po raz pierwszy są na takim spotkaniu. Byli, o tu siostra na przykład. No chodź tu do mnie, co tam byś? Ja zawsze nie wygadam. Proszę, jak będziesz mówiła cicho, to jest mój głos. Ja ci mikrofon wciągnął. Są tacy chrześcijanie, którzy twierdzą, że używanie mikrofonu jest zgodne z Biblią. Powiedz, pierwszy raz jest tutaj taki spotkanie. I jak tak przeżywałeś z nami do parę godzin, nudziłaś się z nami? Nie. Co czujesz? Powiedz mi, bo nie wiedzą. Nie? Nie czuliście? Czuliście. Czułabym mocno silną sobie. Chciałabym się płakać z radości, że mogę tu być. I ta świadomość, że jest z nami Pan Jezus. Nie bardzo robimy. Że w końcu mogłam poczuć się jak w rodzinie. Słuchajcie, ona powiedziała, że tak przeżywali to z mężem, że mąż, żeby zachować resztki swojej męskości, uciekł, żeby nie widział, że płacze. Także na pewno zrobiło to na nim wrażenie. Dziękuję za spotkanie. Za chwilę będziemy powolutku kończyć, znaczy to, że tu skończymy, nie znaczy, że napięcie dopuszczamy. Ktoś, kto ma pragnienie, ma ochotę, to zapraszamy do pomocy. Tam naprawdę często się napracowały dzisiaj. Trzeba to wszystko spakować, trzeba to wszystko zmienić do samochodu. Ale jeszcze wam coś chcę powiedzieć ważnego, zanim stąd wyjedziemy. Dlaczego my to wszystko robimy? W tym roku jest to pierwsze takie większe spotkanie, ale już w Tarnowskich Górach pastora nie ma. Nie, powiem za niego. W Tarnowskich Górach już był chrzest, w tym roku, gdzie 18 osób przyjęło chrzest. Czy już w tym roku były chrzty w kilku innych naszych zborach i placówkach? Nagłośnienie nie biblijne. Słuchajcie teraz, tak? Słuchajcie, dlaczego my to wszystko robimy? Z prostej przyczyny, bo my nie wiemy, tego, że Polska nie może być chrześcijańska. My tego nie wiemy. My nie wiemy, że Polska musi być katolicka, religijna. My tego nie wiemy. My nie wiemy, że w Polsce się nic nie da zrobić. Po prostu nie wiemy tego. Wielu ludzi mówi, że się nie da, nic się nie da, w ogóle nic się nie da. A my tego nie wiemy. Wiele, wiele lat temu Bóg powiedział mi, że przygotowuje mnie do tego czasu, kiedy w Polsce będą działy się wielkie rzeczy. Ja sobie kręciłem kółka na czole, coś mi się wydaje. Nie o nim mówię, tylko o sobie. Coś mi się wydaje. I wystarczyło 2 lata pandemii. Jeszcze raz powiem, pandemii, czyli nie pandemii, nie było żadnej choroby, tylko była pandemia. I wszystko się zmieniło. Kiedy zaczynała się pandemia, Hałubem miało 2 społeczności. Bielsko i Kielce. Dzisiaj na 104. Nie minęły 2 lata. A wiem, że w tym czasie powstały też niezależne kościoły w Polsce. Nie związane z żadną denominacją. W Polsce coś się dzieje. To się dzieje podskórnie. My nawet nie wiemy, co się dzieje. Czasami się dowiadujemy od różnych ludzi, że gdzieś Bóg jakiś ludzi przyprowadza zbawienie. Nie wiemy nic o tym, a to się dzieje w różnych miejscach.
wcale ten kraj nie musi wyglądać za 5 lat jak tak jak teraz wygląda. A takie skromne krzty jak dzisiejszy na 75 osób, nikt na to nie zwrócił uwagi. W ogóle. Ja powiem wam, marzę o tym, żeby może było, może przyszło, nad którymś jeziorem w Polsce odbył się chrzest na kilka tysięcy lat. Żeby to tak wstrząsnęło kościołem katolickim, żeby oni zdenerwowali. A jak się zdenerwują, to wielu katolików pomyśli, no wreszcie jest alternatywa. Nie bójmy się tego. Oczekujmy tego. Jakim kościołem chcemy być? Takim, jak w Biblii został zapisany. Czyli tak siostra powiedziała, chcę być rodziną. Bo Kościół musi być rodziną. Chcemy być wspólnotą, bo Kościół musi być wspólnotą. Chcemy być wierni Słowu Bożemu. To nie jest rzecz niemożliwa. Nie przejmujemy się tym, co mają do powiedzenia feministki. Nie przejmujemy się filozofami, psychologami. A ta pani psychologa jest bardzo dobra. Nie przejmujemy się ekumenią. My nie wiemy, że istnieje ekumen. Przecież ja nie będę się modlił z kimś, przecież nie będę się jeszcze. Nie przejmujemy się tym, robimy swoje. I głosimy to w prostych słowach. Ja nie jestem żadnym wykształconym teologiem. Ja jestem dresiarz, ja jestem prowincjonalny pastor. Ostatnio zostałem foliarzem. Już sam nie wiem, czym tam było. Jeszcze takiego określenia. Szurem! Szurem! Wiecie, jak ja się długo dopowiedziałem, co to jest ten szur? Tak mi to pasowało do końcówki szczura, ale wyszedł szur i szedł i wiem, co to jest ten szur. Nie przeszkadza. Ale wiecie co, tak naprawdę, to my jesteśmy nowocześni, a my wszyscy chrześcijanie. Bo my poznaliśmy Biblię i uwierzyliśmy. I my chcemy być nowoczesnymi ludźmi, którzy wyszli z ciemnoty i weszli w światłość, w jasność. I my musimy nauczyć się tak żyć, jak Biblia tego uczy. Czyli jeśli gromadzimy nas w takiej grupie, czy 10 razy większej, to nie bierzemy od nikogo pieniędzy wcześniej. Ale posyłamy koszyk. I muszę wam powiedzieć, że Bóg wrzucił do koszyka tyle, ile wydaliśmy tutaj. 100-200 złotych różnicy jest, bo nie liczyłem dokładnie. To, ile wydaliśmy tutaj, czyli około 5500 złotych łącznie, zebraliśmy około 5500. Dokładnie jeszcze nie wiem. 100 złotych różnicy może być prawo obrębne. To po co brać ludzi pieniędzy? Skoro Duch Święty płaci. No po co? Jeżeli ktoś jest potrzebny, pomagamy. Nie gadamy, że pomagamy, tylko pomagamy. Jeżeli rzeczywiście ktoś przeżywa trudne chwile, to jesteśmy z nim. Nie tylko gadamy o tym, ale jesteśmy z nim. Bo na tym polega Kościół. Nie dajcie sobie wmówić, że Kościół to chodzenie w niedzielę do jakiegoś miejsca, odbębnienie pół godziny, czy przepraszam, może półtorej godziny. I ludowa. To nie jest Kościół. Kościół żyje ze sobą cały tydzień. Jest tutaj wielu z nas z Bielska Białego. To nie jest wzorzec, ale dlaczego to przytaczam? Dlatego, że oni mogą wam powiedzieć, że w każdy dzień tygodnia w naszym zborze coś się dzieje. Jak masz czas, chcesz brać udział we wszystkim, to od poniedziałku do niedzieli masz codziennie zajęcia. Bez problemu. W tym spotkania z braćmi, siostrami, przy kawie i herbacie, bo grupy domowe tak się odbywają. To wszystko jest możliwe. Proszę? Ale co? Nawet szabat. Miałem szabat cały tydzień. Ja jak mówię do dziewicy Hebrajczyków, my szabatujemy. Szabatujemy. Ja kiedyś miałem rozmowę z takim szabatowcem, a takim przyzwoitym, muszę przyznać. I on mówi, że on biblijnie szabat obchodzi. A ja mówię, też. Dlaczego mi się bracie mijamy? A ja mówię, pytam się, dlaczego mi się mijamy? No bo ty nie obchodzisz sobotę szabatem.
A ja bym powiedział, jak nie obchodzę? Ja obchodzę w każdy dzień, sobota też jest w tygodniu. No jak każdy, cały dzień, cały tydzień? To się tak nie wiem. Więc spróbuj. Zobaczcie, jak to dobrze jest. Cały tydzień można szabatować. Bo do tego nas Bóg prowadzi w Jezusie Chrystusie. Drodzy bracia i siostry, ktoś pytał o to. Jeżeli ktoś jest z Pomorza, 23 kwietnia w Pałubinie, też z pastorem Glasem, prowadzimy konferencję, konferencję życia, tak to nazwaliśmy. Będzie chrzest. Miesiąc temu gdzieś już było zgłoszonych tam na szybko 6 osób. Więc podejrzewam, że do kilkunastu osób dojdzie. 2 tygodnie później Lubień, Lubelszczyzna się kłania. Wola Opryska, konferencja 7-8 maja. Też chrzest będzie. Później już terminów nie pamiętam dokładnie, ale świętokrzyskie, Łódź, Inowrocław to już jest październik. W międzyczasie tutaj jeszcze mówiłem braciom Suwał, to są bracia Suwał, że też chcemy tam zrobić jakąś konferencję. Proszę? Amen. A, tu właśnie. Słyszę akcent, ale nie wiem, kto to mówi. I to na koniec powiem wam tak. Jeżeli chcecie z nami pracować, bo ja nie znam was wszystkich, chociaż dzisiaj mi się udało poznać ludzi z naszej społeczności, dziękuję bardzo. Ale jeśli chcecie z nami pracować, chcecie budować kościół w Polsce, chcecie się włączyć do tej służby, to do pastora Kurylasa, do mnie, piszcie, dzwońcie, rozmawiajmy o tym. Przecież to nie jest dla ludzi, którzy skończyli studia teologiczne, ale dla zwykłych ludzi. Bo Kościół to byli zwykli ludzie. Piotr, zanim stał się papieżem, nigdy papieżem nie był, ale niektórzy mówią, że był. To ryby łowił. Tak naprawdę to wiecie, to wstyd mieć papieża rybakiem. To trzeba wykształcenie jakieś by dopisać. Ale tam reszta też tego towarzystwa nie była przecież wyjątkowo wykształcona. Wszystko prawie rybacy. Nie wędkarze, tylko rybacy. Zwróćcie uwagę, że czasami ludzie się koncentrują na łowieniu jednej osoby do zboru. I łowią ją kilka lat. A Biblia co mówi? Zarzuć sieci. Ściągnij wszystko, co się da, a złe wyrzuć. A dobre zostaw. My jesteśmy rybakami. Kochani, niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Ja się cieszę, że byliście. Ja się cieszę, że mogę poznać swoje. Ale to jest dopiero początek. Ten osobnik powinien na kaznodzieję rośnie. Naprawdę ma potężny głos. Lektora będzie. Niech was Bóg błogosławi. Nie przeszkadzaj. Niech was Bóg błogosławi. Będziemy na pewno się jeszcze widywać w różnych miejscach w Polsce. Jeżeli jesteście poza granicą, nie macie kościoła swojego, to dopytajcie się, bo mamy kościoły w Niemczech, mamy kościoły w Belgii, w Anglii, w Szkocji, w Irlandii, w Walii, w Szwecji, w Norwegii, w Stanach Zjednoczonych, w Austrii, może coś pominąłem. Ale jeśli gdzieś jesteście z takich krajów na zachodzie Europy, to dopytajcie się, może akurat trafi się miejsce, które będzie w miarę blisko. No i to tyle. Niech was Bóg błogosławi. I do zobaczenia. Jak nie w ziemi, to w niebie. Jeszcze ja mam coś do powiedzenia. Tak, dziękuję bardzo. A, przepraszam jeszcze jedno. Jak ktoś chce... Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jest okazja, ponieważ nie widzimy się na co dzień, jesteście z różnych miejsc. Jest okazja dzisiaj zakupić kilka naprawdę fantastycznych rzeczy. Pastor Andrzej przywiózł najnowszą swoją książkę Niechciane przebudzenie. Polecam. Pozycja, która daje po twarzy. Dobrze. Słuchajcie. Jest kryminał naszego Jureczka. Jurek, wstań. Jurek na co dzień jeździ karetką. Wow. Tylko w HW takie wow. Rzeczy. Ratownik medyczny napisał kryminał. Słuchajcie, fantastyczna książka.
niełatwa, czytam, brnę, robi się coraz ciekawiej, także polecam, bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, wziąłem też książkę, jest kilka egzemplarzy, historia moja i mojej żony. Ci, co czytali, to wiedzą, o co chodzi, ci, co nie, to ja polecam. Wziąłem ze sobą kilka egzemplarzy, można kupić historię, co Pan Bóg uczynił w moim życiu, co się stało, dlaczego się tak stało. Historia opowiedziana z mojej strony i ze strony właśnie Basi. Bardzo pięknie napisana i spisana i zredagowana przez Lidię Czyż. I dzisiaj specjalna promocja, więc są też parę płyt. Normalnie one są troszkę droższe, a dzisiaj dwie płyty za 50 zł. Więc zapraszam, można kupić. Także też na Pomorzu będę z pastorami Andrzejem i Bartkiem. Już tutaj się też parę osób pytało, może tam, może siam. Bardzo chętnie. Będę musiał mieć, że tak powiem, jakąś aplikację sobie zrobić, bo już nie wiem, co się dzieje. Więc cieszę się bardzo, że Bóg chce nas używać. Cieszę się, że w ogóle dzisiaj mogliśmy Wam usługiwać. To jest dla mnie naprawdę wielka radość. Ja wiem, że tak troszeczkę zabrzmi dziwnie, ale to jest strasznie śmieszne takie przeżycie, jak ktoś podchodzi, ale ja Cię dobrze znam, jak chcę pierwszy raz osobę, nie? My sobie tutaj w Bielsku siedzimy na tym zapiecku, włączamy sobie tą kamerkę, robimy swoje, śpiewamy jak umiemy, gramy jak umiemy, głosimy te kazania, lepsze lub gorsze i powiem Wam, nie zdajemy sobie nawet sprawy, jaki to wydźwięk niesie, takie owoce. I dzisiaj właśnie też, patrząc na Wasze twarze, spędzając wspólnie ten czas, dziękuję Panu Bogu za ten właśnie też, za tą służbę, za ten wysiłek niewidzialną dzisiaj, że tak powiem, że zmaterializowaną w postaci Waszych uśmiechniętych tutaj kochanych buziek Bożych. Dziękuję Panu Bogu za ten czas. Nie rozchodźmy się jeszcze, nie uciekajmy. Jest tutaj jezioro, nie można się kąpać. Spacerki. Nie, nie można się kąpać, nie, to jest zakaz. Osemy są. Niech Was Bóg błogosławi. Jakbyś chciał wciąż dogonić wiatr, czy nie wiesz o tym, że dogonić się nie da? Nowy codziennie plan na życie ponad stan, ile razy jeszcze chcesz z samym sobą się zmierzać? Nie masz już sił, by biec, nie masz sił, by nawet chcieć. Wierzysz jeszcze, że można w życiu coś zmienić? Może jesteś na dnie, straciłeś życia sens? Czy pomyślałeś kiedyś sobie, co będzie dalej? Grzechów obmy,
żyjesz jakbyś miał na niebo zasłużyć sam. Ja wierzę, że tylko Jezus może cię tam wprowadzić. Poddaj się wreszcie już, upadnij do Jego stóp. W pokorze przyjmij dar Jego miłości. Tylko jedyną drogą, prawdą i życiem.